Zdrada stanu to przestępstwo godzące w najistotniejsze interesy państwa poprzez udział organów władzy państwowej i organów strategicznych spółek Skarbu Państwa w działaniach przeciw własnemu krajowi, przeciw własnemu narodowi. Krzysztof Tytko osiągnął swój pierwszy sukces w sporze przeciwko fuzji Orlenu z PGNiG. PGNiG jest strategiczną spółką, straciła w ogóle pozycję dominującą w spółce. Choć wyrok sądu obliguje prokuraturę do zajęcia się tą sprawą, to jednak wyłącznie od prokuratury zależy, czy w ogóle się jej podejmie. Postanowił nakazać prokuraturze, żeby przystąpiła do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Ale co nas czeka, jeśli prokuratura się tego tematu nie podejmie? Jeśli tego nie zrobimy, będziemy niewolnikami i nędzarzami do końca naszych dni. Wziąłem dzisiaj na tapetę jednego z pisowskich oligarchów, Daniela Obańska. Posłuchajcie Państwo, ile ten facet zebrał majątku od czasu, kiedy PiS postanowił zrobić z niego figurę. Był zwykłym chłopcem na posyłki z Przymia Dolnego. Dziś jest prezesem Orlenu. A więc, proszę Państwa, prezes PKN Orlen występuje w 40 księgach wieczystych. Łącznie, jeśli chodzi o obszar nieruchomości, jaki ten facet sobie nabył za czasów, gdy jest prezesem, to 185 tysięcy metrów kwadratowych. 185 tysięcy metrów kwadratowych. To nie żart. I tak, proszę Państwa, w listopadzie 2018 roku prezes Orlenu kupił wspólnie ze swoją partnerką Pauliną Salą mieszkanie na osiedlu Awangarda na warszawskim Bemowie. Za 187 metrów kwadratowych zapłacili tylko 1 300 000. Mieszkanie składa się z kuchni, pokoju dziennego, dwóch garderób, gabinetu, trzech pokoi, dwóch łazienek, pralni i ogrodu zimowego. Obajtek i Sala dokonali korzystnego zakupu. Zapłacili niecałe 7 tysięcy za metr kwadratowy. Ich sąsiedzi, którzy kupowali lokale w tym samym czasie, płacili przeważnie po 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dziś ceny transakcyjne na tym osiedlu przekraczają 15 tysięcy za metr kwadratowy. A to oznacza, że to pierwsze mieszkanie Obajtka i jego partnerki jest warte dzisiaj 2 miliony 800 tysięcy złotych. Dwa kolejne mieszkania Daniel Obajtek ma w budynku w centrum Myślenic. Jedno z nich dziś jest warte 404 tysiące, drugie 311 tysięcy. Kolejną nieruchomością, proszę Państwa, którą Obajtek nabył w czasie, kiedy jest prezesem PKN Orlen, to, proszę Państwa, hotel w Łebie przy ulicy Kościuszki. W czerwcu 2020 roku prezes Orlenu kupił go za 1 700 000 od burmistrza Łeby Andrzeja Szczechmińskiego. Hotel wraz z restauracją prowadzi Julia Tomicka jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Do niedawna prezes portu jachtowego w Łebie, spółka z o.o. Z posady prezesa pani Julka zrezygnowała, gdy wyszedł na jaw konflikt interesów. Na jakich? Port należy do miasta Łeba. Proszę Państwa, oprócz obiektu w Łebie Daniel Obajtek ma kolejne miejsca noclegowe 20 km dalej, w Kopalinie. W 2006 roku, czyli też gdy rządził PiS, kupił tam działkę o powierzchni 1322 m2, na której dziś stoją cztery domki letniskowe zniesione teraz, w czasach jego prezesury w PKN Orlen. Wartość tej nieruchomości to 450 tysięcy. Lepszy standard turystom oferuje kolejny obiekt w okolicach, proszę Państwa, Łeby. Daniel Obajtek nabył ten obiekt za 550 tysięcy złotych. Kupił go od brata Bartłomieja. To był dom wraz z działką w Sasinie. 3 km od morza. Basen, 5 sypialni, 2 łazienki, kuchnia. Obiekt można wynająć. Z oferty w internecie wynika, że za weekend trzeba zapłacić Obajtkowi 1800 zł. Proszę Państwa, pozostając na Pomorzu, trafiamy do Borkowa w powiecie wejherowskim. Tu stoi pałacyk, który w październiku 2017 roku Daniel Obajtek kupił wraz z otaczającymi go gruntami. Z czasem kupował kolejne nieruchomości wokół pałacyku. W sumie w latach 2017-2020 szef Orlenu kupił w Borkowie ziemię o łącznej powierzchni 6,45 hektara. Zapłacił za nią jedyne 500 tysięcy złotych. Dziś w pałacyku trwa remont. W sumie Skarb Państwa, bo remontuje pałacyk Obajtka, Skarb Państwa przeznaczył na remont obiektu Obajtka 1,5 miliona złotych z kasy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, Daniel Obajtek przekonał, że w pałacyku w przyszłości ma się znaleźć centrum rehabilitacyjne dla dzieci, sportowców z niepełnosprawnościami i dla kombatantów. W tym celu w połowie 2018 roku użyczył dworek Fundacji Pomoc i Więzi Polskie Kresy, a gdy ta nie wywiązała się z ustaleń,
zamienił ją w 2020 roku na Fundację Integracji przez Sport Zakopanego. Szefowie tej fundacji organizowali w przeszłości m.in. zawody narciarskie, w których brał udział prezydent Andrzej Duda. Kolejne miejsce, w którym Daniel Obajtek może powiedzieć, że jest u siebie, to Łężykowice. Wioska w Małopolsce pomiędzy Wieliczką a Bochnią, położona nad Rabą. W sumie rodzina Obajtków ma tu ponad 2 hektary ziemi. Z Obajtek, proszę Państwa, złożył oświadczenie, że willa kosztowała tylko 5 milionów złotych. Pierwszą działkę, proszę Państwa, Obajtek kupił w Łężykowicach w roku 2007, gdy był wójtem Pcimia. W 2011 roku przekazał ją bratu, Bartłomiejowi, tak samo jak kolejną nieruchomość kupioną obok, w sumie 3400 m². W 2016 roku, proszę Państwa, Bartłomiej Obajtek przekazał jednak działki z powrotem bratu. W międzyczasie powstała tam właśnie ta okazała willa. Szef Orlenu może zawitać też do rodzinnej posiadłości w Stróży, pomiędzy Pcimiem a Myślenicami. Sposób, w jaki Obajtek wchodził w posiadanie konkretnych nieruchomości składających się na jego ojcowiznę, wymagałby stworzenia osobnej tabelki. W skrócie, w latach 1999-2020 w ramach kilkunastu transakcji kupna oraz darowizn Daniel Obajtek stał się właścicielem ponad 3 hektarów gruntów rolnych. Na posiadłości stoi też dom o wielkości 270 m² o wartości około 700 tysięcy złotych. Proszę Państwa, najbardziej wartościowym zakupem Obajtka był zakup w grudniu 2019 roku. Za 600 tysięcy złotych kupił 5,4 hektara ziemi na Mazurach w miejscowości Szymonka nad samym jeziorem Szymoneckim. We wrześniu 2020 roku dokupił hektar opisany w księdze wieczystej jako pastwisko, też na Mazurach nad jeziorem Kisiano. Wartość tej działki jest deklarowana jako 100 tysięcy złotych. Na Mazurach działka hektarowa przy jeziorze 100 tysięcy. W lutym 2020 roku Obajtek za 120 tysięcy kupił 1277 m² ziemi w Osieczanach pod Myślenicami. Działka oznaczone są grunty orne, ale z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedającym był lokalny biznesmen z branży deweloperskiej. Do tej nieruchomości Daniel Obajtek dokupił udziały w działce, która ma być drogą do planowanych domów. Jego udziały są warte 15 tysięcy złotych. Działki w Osieczanach sąsiadują z nieruchomościami partnerki Obajtka Pauliny Sali. W sierpniu 2020 roku Daniel Obajtek kupił kolejne 2700 m² ziemi w Pcimiu za jedyne, proszę Państwa, 140 tysięcy złotych. W maju 2021 roku od własnego ojca kupił połowę 264-metrowej działki, która jest częścią placu przed domem parafialnym księdza prałata Józefa Bylicy w Myślenicach. Szacunkowa wartość tej działki to 20 tysięcy złotych. W sumie, proszę Państwa, Daniel Obajtek jest właścicielem, współwłaścicielem hotelu, pałacu, 3 domów, 2 mieszkań, apartamentu i ponad 18 hektarów ziemi. Wszystko jest warte na dzień dzisiejszy około 21 milionów złotych. Jak wynika z raportów giełdowych PKN Orlen w 2020 roku, wynagrodzenie Daniela Obajtka z tytułu pełnienia funkcji prezesa wyniosło 1 286 tysięcy złotych w roku 2019, 1 206 tysięcy w roku 2018 i w poprzednim roku 867 tysięcy złotych. Partnerka, proszę Państwa, Obajtka weszła w deweloperkę, buduje nieruchomości. Wiemy, że pochodzi z Jawornika koło Myślenic. W 2017 roku wypowiadała się dla mediów jako przedstawicielka spółki PGE EJ1. Komentowała, dlaczego przerwano projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dziś jest bizneswoman, a od 2016 roku robi karierę w spółkach Skarbu Państwa. Sala jest prokurentką w spółce Energa Operator. Spółkę może, proszę Państwa, reprezentować samodzielnie, w tym także przed sądami. Członkinią Rady Nadzorczej Lotos Oil oraz kontrolowanego przez KGHM Nitro Erg. W przeszłości zasiadała też w Radzie Nadzorczej PKP Cargo Terminal oraz kontrolowany przez Lotos Reko Energii. Oprócz apartamentu, który Paulina Sala kupiła wspólnie, proszę Państwa, z Danielem Obajtkiem w 2018 roku, partnerka szefa Orlenu zgromadziła też 5 nieruchomości wokół Myślenic. Sala, jak i z właścicielką lub współwłaścicielką razem z Dorotą Muniak, jej wspólniczką w spółce DP Investment. W przeszłości urzędniczką w gminie Pcim, gdzie wójtem był właśnie Daniel Obajtek. Z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wynika, że zarejestrowana w Myślenicach spółka działa od sierpnia 2020 roku. W piątek, 22 października 2021 roku, na jej profilu na Facebooku pojawił się post informujący, że do sprzedaży pozostały ostatnie 3 z 8 segmentów budowanych w Osieczanach pod Myślenicami. Zostały już tylko 2. Poinformowała wtedy
dziennikarzy, przedstawicielka spółki. Proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj wzięli wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, od premiera przez ministrów, aż do szeregowych posłów w dół, to nikt tyle z Platformy Obywatelskiej nie zarobił pieniędzy i nie naobracał w przeciwnych sytuacjach. Pamiętajmy, że w części operacji Daniela Obajtka był on oskarżony o popełnienie ciężkiego przestępstwa, dla którego Zbigniew Ziobro specjalnie znowelizował kodeks postępowania karnego, by prokuraturze dać narzędzie w postaci możliwości wycofania aktu oskarżenia z sądu po otwarciu przewodu sądowego. Proszę Państwa, a to jest tylko jeden chłopak z Pcimia, Daniel Obajtek. Tych Obajtków w PiSie jest kilkuset. Czy Państwo rozumieją, jak wielka grabież narodowa dzisiaj odbywa się na naszych plecach, z naszych pieniędzy, z naszej krwawicy, z Waszej i z mojej pracy? I do tego wszystkiego ludzi, którzy mówią prawdę, jak ja, stygmatyzuje się, kryminalizuje i wsadza co 10 minut do więzień. Pamiętajcie, PiSowcy, pamiętaj Ziobro, osobiście będę Was kiedyś zamykał. Tylko mam rozpoznać. Jak ktoś sobie nie życzy brać udziału, to nie jest to obowiązek. W deklarowanych nieważnych dokumentach z dnia 29.07.2022 roku. Czy sprawdził uprawnienia anonimowego pełnomocnika MAP do uczestnictwa w głosowaniu nad nieistniejącą uchwałą nr 3/22 NWZ PGNiG SA? Czy widział oryginał pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi ministra aktywów państwowych w celu głosowania nad nieistniejącą jako dokument uchwałą nr 3/2022 NWZ PGNiG SA? Przez kogo i komu zostało ono udzielone i przez kogo podpisane? Czy zapoznał się z instrukcją głosowania przekazaną anonimowemu pełnomocnikowi przez mocodawcę? Czy podpis widniał pod tą instrukcją? Wnoszę o dopuszczenie dowodów z dokumentów, które również potwierdzają, że uchwały, na podstawie których Sąd Rejestrowy dokonał 2 listopada 2022 roku bezprawnego połączenia PGNiG SA z PKN-em, faktycznie nie istnieją, które znajdują się również w załącznikach do pism radcy prawnego Zbigniewa Baszczewskiego złożonego do Sądu Okręgowego 8 Wydział Gospodarczy w niniejszej sprawie w dniu 13 września 2023 roku. I tych dokumentów tutaj jest wymienionych. Ale z tym mam nadzieję się zapoznałem. W tym zakresie już nie będę tego odczytywał. Panie pełnomocniku, czy Pan popiera ten wniosek? Czy on jest skierowany do sądu? To znaczy ten, który teraz czytałem. Czy są wskazane czynności, jakich nie dokonała prokuratura? Prokuratura badała tylko, czy uchwała została podjęta, natomiast moim zdaniem nie przeprowadziła żadnych merytorycznych badań, opierając swoje twierdzenia tylko na podstawie oświadczeń. Do sądu, a wymieniają czynności, których prokuratura nie przeprowadziła, aby poznać stan faktyczny. Aby poznać stan faktyczny i podjąć prawidłową decyzję. Tak. Tak? Czy coś jeszcze? Wysoki Sądzie, no chcę również pismo Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2023. Przepraszam, mam pytanie, czy jest w aktach sprawy? Natomiast w aktach sprawy jest tylko to, co Pan złożył. No właśnie. Jak Pan nie złożył, to go nie ma. Tak, natomiast chcę tylko... Są sobie nic nie dołączą. Chcę tylko wspomnieć o tym, że odmowa udzielenia dostępu do informacji publicznej według Ministerstwa Aktywów Państwowych nie jest czymś, co musi obowiązywać MAP. Nie każda informacja publiczna podlega udostępnieniu. I twierdzą, że obywatel nie ma prawa do dostępu pełnej informacji publicznej
I ten obowiązek jest absolutny. Natomiast z czego to wynika? Przedmiotem wniosku jest skierowany do ministra aktywów państwowych powód obrady Rady Ministrów w sprawie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na połączenie spółek wraz z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie oraz z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie połączenia, zgody na połączenie spółek PGNiG i PRL oraz zbycie pakietu mniejszościowego jest częścią procesu konsolidacji polskiego sektora paliwowo-gazowego oraz wynika z przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. No masło maślane, Wysoki Sądzie, sytuacja polega na tym, że zgodnie z... Panie Stasie, ale... To znaczy, Wysoki Sądzie, jest tylko powiedzieć o jednym. Zasadnie dostępu do informacji publicznej, czy nie, to się może skupmy na przedmiocie tego postępowania. Tak, tylko Wysoki Sądzie, chcę wskazać, dlaczego tak obszerne informacje i wnioski dowodowe zostały złożone. Dlatego, że PGNiG zasłaniał się tajemnicą handlową, odmawiał dostępu do dokumentów. Panie Stasie, ja powtórzę pytanie. Tak. Czy te wnioski dowodowe pan kieruje do sądu, żeby sąd... Nie, Wysoki Sądzie, ja tylko podnoszę, jakie czynności nie wykonała prokuratura w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. Natomiast tylko na marginesie wskazuję, że samo Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało, że rzekomo pan Krzysztof Kutko chce wykorzystać, że te informacje nie są informacją publiczną, tylko w celu wykorzystania dla informacji pana Krzysztofa Tytko. No, pan Krzysztof Tytko działa nie tylko w interesie własnym, ale w interesie suwerena zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, gdzie jest napisane, że władza zwierzchnia Rzeczpospolitej należy do narodu, nawet sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Natomiast Wysoki Sądzie, funkcje Rada Ministrów występuje w podwójnej roli, raz w formie tymczasowo pełniącego funkcję zarządu majątkiem państwowym. Z drugiej strony może mieć uprawnienia do podejmowania uchwał. Zasady dysponowania majątkiem narodowym mogą być podejmowane przez Sejm w drodze referendum lub ewentualnie w drodze uchwał Rady Ministrów. I tu w tym szczególnym przypadku okazało się, że Rada Ministrów żadnej uchwały nie podjęła. Jest tylko notatka w protokole. Żadnej uchwały nie ma, dlatego Ministerstwo Aktywów Państwowych odmawia udostępnienia dokumentów w celu uniemożliwienia rozpoznania. Zaraz przejdziemy do stanowisk. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie... Rozumiem, Wysoki Sądzie, ja popieram, aczkolwiek w niektórych przypadkach one się powtarzają. No więc oczywiście... Cały czas się powtarzają. Tak. Dobrze, to nie jest wniosek dowodowy do sądu. To jest wniosek dowodowy, że prokuratura nie przeprowadziła czynności w zakresie rozpoznania. Jeszcze raz. Czy pan się domaga, żeby sąd dokonywał sam tych... Wysoki Sądzie, nie żądam, żeby sąd dokonywał oceny dowodów, tylko żeby... Nie dokonuje oceny dowodów, bo jeszcze ich nie trzeba później najpierw zarządzić przeprowadzenie, żeby dokonywać... Ja się pytam, czy pan się domaga tego, by sąd przeprowadził jakiś dowód? Czy to z dokumentu, czy też Wysoki Sądzie, faktyczne? Chciałbym... Sytuacja polega na tym, że prokurator prowadzący postępowanie jest ograniczony czynnościami i decyzjami zwierzchników. Jedyną możliwość, jaką możemy przeprowadzić dowód, to tylko na podstawie czynności zleconych przez sąd. No więc ja prosiłbym, żeby sąd, uchylając postanowienie prokuratury i nakazując przeprowadzenie postępowania, wskazał prokuraturze, jakie czynności, jakie dokumenty powinny być pozyskane. Proszę sądu, czy ja mogę się odnieść do tego, bo ja pozwolę sobie zauważyć, że ja występuję we własnym imieniu, a nie w imieniu zwierzchników i prokuratura jest jeszcze niezależna, pomimo tego, co... Ja reprezentuję prokuraturę, która... Jeżeli państwo chcecie brać udział, to właśnie tylko przysłuchiwać. Mogę się odnieść do wniosku dowodowego. Ja tylko to twierdzę na podstawie ustawy prawo o prokuraturze, pani prokurator.
No ustawa o prokuraturze mówi o tym, że czynności obowiązkowe podejmowane przez prokuratorów. Każdy prokurator wykonuje czynności określone w artykule 3, chyba że w uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki w stosunku do tego kierownika, kierownik jednostki organizacyjnej wyższego stopnia zarządzi inaczej. Dobrze, czy to też dotyczy tych wcześniejszych wniosków dowodowych, które ja referowałem, z tych wcześniejszych pism? Tak, Wysoki Sądzie, również. To dotyczy, to stanowisko dotyczy wszystkich wniosków dowodowych, które są dzisiaj w ustawie. Nie proszę o to, żeby sąd te dowody przeprowadzał. Słuchaj, Wysoki Sądzie, jeżeli sąd uzna za stosowne i możliwe, to ja wnoszę oczywiście, żeby sąd przeprowadził taki dowód. Jeżeli natomiast stwierdzi, że wystarczająco będzie... Oto pan bierze udział w rozprawie, żeby pan przedstawił sądowi, czego pan się od sądu domaga. Żeby sąd jakąś decyzję podjął, to się musi dowiedzieć od strony, czego ona oczekuje od sądu. No po to jest to posiedzenie. Dlatego ja chcę, żeby pan zajął jednoznaczne dla mnie stanowisko. Czy pan składa wniosek dowodowy? Ja rozumiem, że jak pisze pan, że pan wnosi o coś, to znaczy, że to sąd, pisze to pan do sądu, to domaga się pan tego, żeby to sąd zrobił te dowody, te czynności dowodowe. Nie, sądzie, ja wskazuję czynności, jakie powinien wskazać sąd prokuraturze. Dobrze, ja teraz się pytam, czy to dotyczy też tych wszystkich poprzednio przede mnie przytoczonych z tych poszczególnych pism od 12 września. Tak, Wysoki Sądzie. I tych też w zażaleniu wskazanych, tak? Tak, i uzupełnienie w zażaleniu. Tak. Dobrze. Dobrze. W takim razie, jeżeli to jest tylko, to nie są wnioski dowodowe, które mamy przeprowadzić w ramach tego posiedzenia, w ramach tego postępowania sądowego, tylko są to postulaty co do kształtu ewentualnego przyszłego postępowania dowodowego, które miało być przeprowadzone w ramach postępowania przygotowawczego, o ile sąd decyduje o uchyleniu zaskarżonej decyzji. Przystąpimy do odbierania stanowisk od stron. Czy sobie Państwo życzą jakieś 15 minut przerwy? Muszę poprosić. Pan chce się przyjąć? Nie. Ale tak? Przychylam się do... Nie teraz? Dobrze. Dobrze. To co do zażalenia. Proszę bardzo, pan pełnomocny. Sądzie, zdaniem skarżącego prokuratura nie przeprowadziła postępowania wyjaśniającego i dowodowego. Prokuratura nie przeprowadziła postępowania. Nie wykonała obowiązków wynikających z ustawy prawo o prokuraturze. Również mogła skorzystać z artykułu 38 z pomocy doradców. Prokurator generalny krajowy mogą skorzystać z pomocy doradców, w tym doradców społecznych. Żadna taka czynność nie została dokonana. Co więcej, prokurator nie skorzystał z artykułu 61 ustawy prawo o prokuraturze, wystąpienie do organów administracji publicznej w sprawie usprawnienia działalności w zakresie postępowania możliwości, jakie daje przygotowawczego, jak i 69 uprawnienie prokuratora w zakresie żądania dostępu do dokumentów, przesłuchania świadków, dokonywania oględzin. Jeżeli wymaga tego, paragraf 1 mówi jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych, a także przeprowadzać oględziny w celu wyjaśnienia sprawy. Wysoki Sądzie, no nie jest wiadomo, aby jakiekolwiek czynności były wykonane, wskazani świadkowie nie byli przesłuchiwani, a nie jest wiadomym, aby Ministerstwo Aktywów Państwowych bądź Rada Ministrów przedłożyła jakiekolwiek dokumenty do akt sprawy. W związku z tym czynności nie zostały wykonane. No, pragnę tylko wskazać i na to, że zgodnie z konstytucją, preambułą, może przypomnę treść, w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie, my naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski,
Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość odpioną ogromnymi ofiarami za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji I i II Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawną podstawą, jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. Wysoki Sądzie, nie bez kozery przypominam treść preambuły, dlatego że w źródłach prawa konstytucja stanowi podstawę. Jak wiadomo, jest to najwyższy rangą akt prawny ustanowiony przez naród. Wiadomo, że przepisy prawa mogą być stosowane w zależności od tego, kto aktualnie sprawuje władzę, przez różne ugrupowania, mogą wpływać na to lobbyści. Natomiast cały proces przygotowywania, przejęcia, bezprawnego przejęcia grupy Lotos i PGNiG był kontynuowany przez lata. Ustawodawca z dnia 7 kwietnia 2022 roku o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 22 kwietnia 2022, w artykule 11 dokonał zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o taksie publicznej w warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. I w ustępie 4 dokonał zmiany artykułu 73 powołanej ustawy w ten sposób, że zamiast dwóch progów 33 i 66 wprowadził jeden próg 50% głosów na walnym zebraniu, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek ogłaszania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, który zaczął obowiązywać od dnia 30 maja 2022 roku, po to, aby na skutek bezprawnego połączenia w dniu 1 sierpnia 2022 grupy Lotos z PKN Orlen na podstawie nieistniejącej jako dokument i podjętej nie na serio uchwały 3/2002 nadzwyczajnej walnego zgromadzenia grupy LOTOS zawierającej połączenie tych spółek bez zgody Rady Ministrów, bez ważnych dokumentów, bez ważnej opinii biegłego w osobie Dariusza z badania planu połączenia, Skarb Państwa posiadając 35,66% udziału w ogólnej liczbie głosów połączonej z PKN Orlen stracił bezprawotnie prawo i obowiązek ogłaszania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, a tym samym utracił możliwość do nabywania akcji od pozostałych akcjonariuszy i podwyższenia swojego udziału w spółce w trybie wezwania. Wysoki Sądzie, sprawa nie dotyczy tylko buntu pojedynczego akcjonariusza, tylko ma istotne znaczenie dla bytu i przyszłych pokoleń. Sprawa na tyle jest skomplikowana, że wymaga powołania grupy prokuratorów, którzy zbadaliby sprawę bardzo szeroko, z możliwością wykorzystania elementu społecznego. Jak mówię, tu strona jest gotowa przekazać swoje informacje, wiedzę i doświadczenie prokuraturze. No, działamy nie tylko w interesie akcjonariusza, ale de facto działamy w interesie ochrony majątku narodowego. Dlatego, że wprowadzone zmiany w ustawie w statucie spółki, które przewidują możliwość przeniesienia siedziby spółki za granicę, jeżeli co najmniej 2 lata oddział został założony za granicą, a taki oddział został zarejestrowany w Szwajcarii, stworzy bardzo duże niebezpieczeństwo, że w przypadku braku sprzeciwu organu administracyjnego
większościowi akcjonariusze dokonają przejęcia majątku spółki, przeniosą siedzibę za granicę. Co się wiąże z tym, że spółka będzie płaciła podatki za granicą. Wysoki Sądzie, jest to tworzenie w sytuacji takiej, gdy spółka buduje swoją potęgę czempionat, jak twierdzi, na podstawie nieistniejących uchwał, na podstawie Rady Ministrów, przy braku zgody, przy wniosku o wyrażenie zgody na połączenie, który miał dotyczyć objęcia 52% udziału Skarbu Państwa w spółce, a później nastąpiła zmiana, zgoda, sprzedaż 4% udziałów, żeby objąć 49,90%, to ta sytuacja rodzi bardzo poważne niebezpieczeństwo utraty suwerenności państwa. Dlatego, że to się wiąże, przejęcie spółki PGNiG wiąże się z utratą posiadanych koncesji. 260 koncesji na eksploatację bogactw naturalnych w kraju do 10 kilometrów w głąb. Zmiana prawa geologicznego wprowadziła również możliwość dla koncesjonariusza eksploatacji innych bogactw naturalnych. Co więcej, 60 chyba koncesji w Norwegii i Pakistanie. No i oczywiście przejęte jeszcze koncesje, które zostały wydane na skutek wniosków złożonych przez PGNiG. No PGNiG posiadał ponad 72% akcji Skarbu Państwa. Cała idea tutaj oko PZN i pana Krzysztofa Tytko zmierzała do tego, żeby poprzez działania społeczne, poprzez rozmowę z decydentami, poprzez posiedzenia komisji sejmowych skłonić decydentów do przedstawienia racjonalnej decyzji, dlaczego ma nastąpić taka fuzja, takie połączenie, w wyniku której koncesje przysługujące spółce z 72% Skarbem Państwa mają przejść na podmiot z udziałem 32% Skarbu Państwa. Wysoki Sądzie, no, sam fakt, że Orlen wykazał nieoczekiwane, nadzwyczajne zyski z tytułu połączenia Lotosu i PGNiG-u w wysokości 18 miliardów i 14 miliardów netto, no wskazuje na to, że ktoś kogoś, że tak powiem, wsadził na minę. To znaczy, że ktoś czegoś nie zauważył, delikatnie mówiąc, a może jednak warto zbadać sprawę i zastanowić się, dlaczego zostały przeprowadzone takie zmiany w przepisach prawa, dlaczego nie została zachowana ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, dlaczego Orlen został umieszczony na liście przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla działalności, dla nie oznacza, Wysoki Sądzie, że te połączenia mogą być w formie przejęcia. Musi być przecież racjonalna wycena, musi być uzasadnienie. Każdy argument jest możliwy do rozpoznania. Natomiast zarówno na posiedzeniach sejmowych przychodzili kto z przedstawicieli strony rządowej, lobbyści. Lobbyści, którzy próbowali się wykazać, że pan Krzysztof Tytko i oko PZN śni, że nie ma żadnej racji, nie ma pojęcia, że fantazjuje. Wysoki Sądzie, pan Krzysztof Tytko jest wieloletnim, doświadczonym w branży górniczej ekspertem. Posiada wiedzę, którą zyskał w kraju, jak i za granicą. Przeprowadzał restrukturyzację kopalni i z powodzeniem z zadłużonych kopalni wyprowadzał na spółkę, która osiągała zyski. I no nie wiadomo, dlaczego był tak traktowany. Po prostu komuś zależało na tym, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego. Że to jest największy skok na kasę w Rzeczpospolitej. Po prostu. Pan Obajtek sam powiedział, po co wydawać pieniądze? Możemy dokonać to w formie fuzji. Jako prezes Lotosu, prezes prywatnego przedsiębiorstwa, Wysoki Sądzie, z udziałem Skarbu Państwa, w którym 70 prawie procent to był prywatny kapitał. To jak on? On był przecież zainteresowany tym, żeby przejąć Lotos, spółkę perspektywiczną, szczególnie w sytuacji, że Orlen jest spółką zanikającą.
węglowodorem z ropy naftowej, no, ulegają już, idą w przeszłość. Do 2035 roku ma być wstrzymana produkcja samochodów. No, wszyscy na świecie uciekają. Jedna z technologii, która była proponowana przez OPZN, to było podziemne zgazowanie węgla. Podziemne zgazowanie węgla, które odbyło się w kopalni Bobek, tak? Wieczorem w Sepsendzie. Obok działały szyby, tutaj był odwiert, podpalono te złoża, ugaszono bezpiecznie możliwość wydobywania metanu. A metan, co to jest? C2H4, tak? To jest wodór. To jest możliwość wodoru. No, można dyskutować, czy to jest czysty, czy jaki rodzaj wodoru, ale wodór. Możliwość uzyskania napędu, wykorzystania jako źródła energii. No i niestety te propozycje również nie zyskały aprobaty. Byliśmy kiedyś nawet i w kopalni Krupiński. Były proponowane możliwości nawet założenia spółdzielni, żeby górnicy wzięli tą spółkę, żeby tym się zajęli. No a niestety zostali przekupieni odprawami, nie byli zainteresowani tym, żeby angażować się jeszcze w rozwój tej tutaj eksploatacji kopalni. A Wysoki Sądzie trzeba powiedzieć o tym, że w kopalni tej były pokłady największe zasoby węgla koksującego, a i w której to kopalni wydano ogromne pieniądze na budowę szybu, tylko szybu idącego w kierunku innej kopalni, a nie w kierunku złóż. A kopalnia została zamknięta i zburzona. No więc to jest przykład polityki realizowanej na przestrzeni czasu. Trudno nie wspomnieć o tym, że w międzyczasie zamknięto polskie kopalnie, a sprowadzono ogromne ilości węgla kamiennego. Skąd? Z Rosji. Wysoki Sądzie, sprowadzono również węgiel z krajów egzotycznych, który wożony statkiem pod wpływem ruchów był miałem między innymi. I to było też z pewnością zatkanie kotów Rafako, które nie były przygotowane na taki muł. No Wysoki Sądzie, negatywne skutki decyzji są dostrzegalne w całej gospodarce. My tylko chcemy, Wysoki Sądzie, skoro nie mogliśmy sami uzyskać dokumentów, żeby zweryfikować te działania, że z uwagi na to, że nam odmówiono dostępu do dokumentów, że strona zasłaniała się tajemnicą handlową, uniemożliwiając nawet uzyskanie protokołu zgromadzenia, Wysoki Sądzie, kopii uzyskania u notariusza, a przede wszystkim Wysoki Sądzie i z racji tego, że nawet Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej został również pozbawiony dostępu do dokumentów w spółce, która rzekomo miała zwiększyć udział Skarbu Państwa, a przecież Najwyższa Izba Kontroli jest uprawniona do kontroli sposobu zarządzania majątkiem państwowym. No przecież 260 koncesji na eksploatację bogactw nie stanowią już własności narodu. No to znaczy, że co? Do czego dążymy? Że spółka chce przejąć pełną kontrolę nad bogactwami naturalnymi, przenieść się za granicę i pozbawić państwa dochodów z podatków. Wysoki Sądzie, liczę na to, że sąd jednak pochyli się nad całą złożonością sprawy, uwzględni okoliczności, że nie zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości, o które prosiliśmy grzecznie Radę Ministrów o spotkania, o wyjaśnienia, zostały zbyte, ponieważ stwierdzono, że przekazanie tych informacji może być niekorzystne, bo zostanie wykorzystane przez nas w postępowaniu sądowym. No ale w postępowaniu sądowym to na stronie ciąży dowód. Dowody takie może zdobyć prokuratura. No, prokuratura też nie zdobyła. No więc co będzie? Sąd może oddalić roszczenia w sprawie ustalenia nieistnienia lub uchylenia uchwały, ale my poszliśmy trochę dalej, bo żądamy również ustalenia nieistnienia uchwały. Ale do tego, Wysoki Sądzie, również będą potrzebne i te dokumenty. Także
w sytuacji takiej, gdyby strona zasłaniała się tajemnicą handlową, to oczywiście sąd może nakazać udostępnienie dokumentów do wglądu prokuraturze. Mogą być osłonięte tajemnicą handlową, ale te dokumenty ktoś musi zweryfikować i zbadać. Przecież nie można opierać swoich twierdzeń tylko na podstawie pismy pana Schreibnera czy innych osób, które twierdzą, że wszystko zostało wykonane prawidłowo. W tym sensie ja pragnę zwrócić na jeden dokument. Mail, który załączyłem do akt sprawy, który jest w kopercie, gdzie jest napisane, że Rada Ministrów nie podjęła żadnej uchwały. Rada Ministrów nie podjęła żadnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie PGNiG-u z Orlenem, żeby było poniżej 49,9. I ten dokument jest w aktach sprawy. Napisałem do wglądu tylko sąd. Także okoliczności sprawy naprawdę są istotne, bo rzecz dotyczy nie tylko nieważności, w Wysokim Sądzie nieważności lub uchylenia uchwały, ale w ogóle nieistnienia uchwały. A w przypadku nieistnienia uchwały organy sądowe i prokuratura mają z urzędu obowiązek zbadać tę sprawę. Nie mogą opierać się tylko i wyłącznie na twierdzeniach, oświadczeniach organu władzy. Wysoki Sądzie, no, organ władzy sprawuje tymczasowy zarząd. Tymczasowy, właściciel się nie zmienia. Zarządca może się zmienić, ale właściciel jest jeden. Jest nim naród. Polski. Także my de facto kwestionujemy możliwość dysponowania majątkiem narodowym, bo niewątpliwie 260 koncesji na eksploatację wody w kraju do głębokości 10 km i przy zmianie prawa geologicznego, że jest możliwość eksploatacji również wszystkiego, co jest po drodze do tych złóż eksploatacji bogactw w Norwegii i Pakistanie. De facto stajemy się przekazanie tych uprawnień do eksploatacji na długi okres czasu prywatnemu podmiotowi. Wysoki Sądzie, Orlen nie jest spółką Skarbu Państwa, ale jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Przecież Orlen mówił, że nie miał pieniędzy na wykup pozostałych akcjonariuszy. No to jak to powiedzieć, nie miał pieniędzy, a z drugiej strony dokonał przysporzenia na rzecz prywatnej spółki 18 miliardów. Czy tutaj, nie wiem, żyjemy w jakimś matriksie, czy w kraju nienormalnym? Przecież chyba każdy umie liczyć. Każdy potrafi liczyć i żaden makaron nabijany na uszy nie pozwoli zmienić rzeczywistości. Lobbyści mogą opowiadać różne rzeczy, mogą twierdzić różne kwestie, ale w sytuacji, gdy w ciągu jednego dnia MOL nabywa stację od Łukoila, a tę stację kupuje Orlen, to Wysoki Sądzie, ja nie wiem, w jakim celu było wykonane. Jakie było uzasadnienie w ogóle tej transakcji? I z drugiej strony pozbawiliśmy się stacji Lotosu, które przekazaliśmy MOL-owi. Przecież ilość paliwa sprzedawana na Węgrzech była znacznie mniejsza niż w Polsce. Przecież na Węgrzech jest mniejsza ilość ludzi niż w Polsce. Można powiedzieć, że są to decyzje ekonomiczne, że to są tylko decyzje podjęte z punktu widzenia racjonalności gospodarki, ale każda decyzja wymaga uzasadnienia. Każda decyzja wymaga opinii, oceny, dyskusji. Tutaj w Wysokim Sądzie nie było żadnej dyskusji. Tutaj było tylko lobbowanie za realizacją celów, ale w czyim interesie? Powstaje pytanie, czyj interes został zrealizowany? Bo w tej sytuacji na pewno zostali pozbawieni możliwości uzyskiwania dochodów strefa budżetowa, jednostki, wojsko, służba zdrowia, policja, listonosze, no, Poczta Polska, Wysoki Sądzie, fundusze emerytalne, przecież to ma wpływ na, przecież wśród akcjonariuszy PGNiG-u były też fundusze emerytalne, fundusze pocztowe.
Oni też nie mają pojęcia, co się dzieje. Nie wiedzą, że na tej transakcji stracili. Przecież no, w wyniku tej transakcji no, ktoś zyskał te miliardy. Gdyby nawet podzielić to na pół, no, to jest co najmniej 7 miliardów. 7 miliardów dla Skarbu Państwa. Wysoki Sądzie, dlatego prosimy o uchylenie tego postanowienia, nakazanie i wskazanie prokuraturze celowość dalszego prowadzenia postępowania z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, możliwość powołania zespołu prokuratorów do zbadania okoliczności sprawy, bo ta sprawa jest na tyle złożona i skomplikowana, że wymaga dokładnego zbadania. A tutaj pan Krzysztof Tytko jako organ społeczny jak najbardziej w pełni gotowy jest wspomóc prokuraturę w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych, w udokumentowaniu i wyjaśnieniu istoty sprawy. Także no, popieram w pełni wniosek, uważam za słuszny, konieczny i uzasadniony, który stanowi no, ostatnią deskę ratunku w ochronie przed bezprawnym przejęciem majątku narodowego. Dziękuję. Pan Tytko jeszcze będzie. To prawda, wiem, ale na ile pan przewiduje? Ja myślę, że w świetle tego, co się stało, to skrócę to wystąpienie do tego, żeby uczestniczyć tej dzisiejszej rozprawy, jak również suweren, który nas na pewno... Ale pan prognozuje, że to zajmie. Proszę? Nie, pan prognozuje, że to zajmie. To zależy tutaj od prokuratury, bo chciałbym w tym moim wystąpieniu również zadawać pytania do prokuratury, bo to wtedy będzie to bardziej... Pani prokurator, nie będzie pana nic odpowiadała. Pan musi tam swoje wystąpienie, stanowisko przedstawić. To nie ma dialogu między stronami. To ewentualnie proszę o godzinę, a jak... Dobrze, zarządzam ile 5 minut, tak? 5 minut rzeczy. Jak prokurator nie muszę. Może poczekamy. Pewnie ktoś nie chce na to skorzystać. Jak to ma postać minimum godzinę? Czy ktoś chce z toalety skorzystać? Ja jeszcze też może. To 5 minut przed. Dobra, to 10 minut przed. Jest 12.09. Więc zapraszam o 12.20. Dodać jeszcze to w zasadzie dotyczy to wniosku o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie zarówno 3041-3DS-26-23, jak i w sprawie 3041-3DS-35-22. W związku z wykryciem nowych faktów, okoliczności oraz dowodów z dokumentów wraz z wnioskiem o połączenie tych spraw do wspólnego prowadzenia przez powołany specjalny zespół prokuratorów do spraw przestępczości zorganizowanej oraz wnioskiem o niezwłoczne udzielenie zabezpieczenia w postaci wydania zakazu dysponowania przez organ bezprawnie przejętym majątkiem PGNiG. To znaczy, Wysoki Sądzie, no, istnieje również bezwzględna konieczność zabezpieczenia majątków. Także istnieje bezwzględna konieczność podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie 03-3041-3DS-28-23, jak i w sprawie 3041-3DS. Ale mamy teraz jedno inne postępowanie. Ja wiem, Wysoki Sądzie, ta druga sprawa jest w aktach i te sprawy powinny być połączone do wspólnego rozpoznania w związku z wykryciem dotychczas nieujawnionych istotnych faktów, okoliczności, dowodów, dokumentów oraz bezprawnych czynności dokonanych przez zorganizowane grupę osób pełniących funkcje publiczne, które doprowadziły do bezprawnego, okazyjnego przejęcia grupy PGNiG przez PKN Orlen na podstawie nieistniejących jako dokument i przyjętych dla pozoru nie na serio uchwał. Dobrze. Panie, proszę. Wysoki Sądzie, swoje wystąpienie rozpocznę od skróconej definicji, co to jest zdrada stanu. Zdrada stanu to przestępstwo godzące w najistotniejsze interesy państwa, między innymi poprzez udział organów władzy państwowej i organów strategicznych spółek Skarbu Państwa w działaniach przeciw własnemu krajowi, przeciwko własnemu narodowi. Artykuł 127 Kodeksu Karnego stanowi, kto
mając na celu pozbawienie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i suwerenności, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności w zależności od stopnia winy. Paragraf drugi. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż od 3 lat. Wysoki Sądzie, jednym z najważniejszych zadań władzy państwowej jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju w oparciu o własne złoża i własne nośniki energetyczne, których mamy pod dostatkiem, które decydują o dobrobycie albo ubóstwie narodu Polski w zależności od faktu, kto sprawuje nad nim kontrolę, kapitał polski czy kapitał zagraniczny. Fuzja Orlenu z PGNiG w sposób drastyczny i bardzo trudno odwracalny te dwa bezpieczeństwa obniżyła z równoczesną silną tendencją do ich całkowitej utraty. Jeżeli prokuratura i sądy nie unieważnią tego połączenia i przykładnie nie ukażą winnych w imię sprawiedliwości społecznej i ku przestrodze ich następców. Wysoki Sądzie, dlatego w imieniu swoim i zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa wnoszę o uznanie przedstawionych przez nas tez, przesłanek, faktów oraz okoliczności i dowodów z bezprawnych i celowo zaniechanych czynności, aby uznać nasze zażalenie. Domagamy się rzetelnego rozpatrzenia sprawy, by Wysoki Sąd stosownym orzeczeniem końcowym nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania wyjaśniającego wspólnie z pokrzywdzonymi celami przygotowanie celem przygotowania aktu oskarżenia. I tu jest bardzo duża prośba do Wysokiego Sądu, bo widzimy, że jeśli prokuratura będzie tą sprawę samodzielnie przeprowadzała, to największym prawdopodobieństwem z tych faktów, które znamy dotychczas, pomimo że mianuje się jako niezależną, wiadomo, że wszystkie trzy organa władzy państwowej, władza wykonawcza, władza sądownicza, każdy z nich jest niezależny, ale życie pokazuje, że z tą niezależnością nie jest tak. Dlatego jest bardzo ważne, że gdyby sąd jednak zdecydował się podejść do naszego zażalenia z pewną wyrozumiałością, bo widzi, że są przesłanki ku temu, że zostało popełnione przestępstwo na wielką skalę. Ja bym to powiedział z mojej wiedzy, z moich szacunków, że w powojennej historii Rzeczpospolitej nie było takiego zamachu na majątek Skarbu Państwa, czyli na majątek suwerena. Szacuje go na setki bilionów złotych i tu chcę wyjaśnić proszę Wysokiego Sądu, bo to się wydaje komuś setki bilionów złotych, ale tu mówimy o tym od momentu przejęcia kontroli przez kapitał zagraniczny nad naszymi surowcami, a w 50% prawie to już ma miejsce, bo po tej fuzji Skarb Państwa ma 49,9 i stracił tą pozycję dominującą. Więc jeśli wszystkim stronom zależy na tym, ażeby dojść do prawdy, to ja i Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów powinny na co dzień współpracować z prokuraturą. Myśmy na razie poprzez te wszystkie wnioski pokazali punkty, gdzie są do zinterpretowania, bo na dzień dzisiejszy te wszystkie kilkanaście punktów, jest kilkanaście takich punktów strategicznych, które prawo nie definiuje jednoznacznie. To prawo jest tak stworzone, że można je interpretować na dwie różne sposoby, czyli można go zinterpretować na stronę prokuratora, który uważam na dzień dzisiejszy, no nie chciałbym użyć jakichś ostrych słów, ale który zaniedbuje pewne czynności po to, żeby nie wychwycić to, co jest istotne. Także to jest bardzo ważne, że nawet gdyby sąd dzisiaj w końcowym orzeczeniu czy postanowieniu postanowił nakazać prokuraturze o wszczęcie postępowania, to bez naszego udziału wiem, że albo przypuszczam z dużym prawdopodobieństwem, że
prokuratura ponownie umorzy tą sprawę albo z jakichś tam względów, więc nie dojdzie do tego. Proszę Państwa, więc domagamy się rzetelnego rozpatrzenia sprawy, by Wysoki Sąd stosownym orzeczeniem końcowym nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania wieczającego wspólnie z pokrzywdzonymi celem przygotowania rzetelnego aktu oskarżenia. Taki stan sprawy byłby silnym sygnałem dla Sądu Okręgowego w Łodzi, 10 Wydział Gospodarczy, do którego złożyliśmy pozew celem uznania uchwał połączeniowych z dnia 28 września i 10 października ubiegłego roku za niebyłe, bo zostały podjęte na podstawie nieistniejących jako dokument i przyjętych nie na serio uchwał. A teraz proszę Wysokiego Sądu, proszę Panią Prokurator, teraz chciałbym powiedzieć, na czym polega tak de facto to przestępstwo. To przestępstwo polega na tym, że są dwa podmioty, ja już nie będę wchodził tutaj w energię i w Lotos, ale są dwa podmioty. Jest podmiot Orlen i jest podmiot PGNiG. I teraz mówimy nie o wartości tych firm w dniu dzisiejszym, ale mówimy o przyszłej wartości tych firm. Bo na dzień dzisiejszy PKN Orlen ma aktywa, które zdecydowanie nie będą przynosiły w przyszłości dużych marż, to będzie firma niskomarżowa, a PGNiG, gdyby zostało samo, jeszcze wzmocnione przez inne spółki Skarbu Państwa, będzie przynosić, to ja do tego nie mam cienia wątpliwości, będą przynosić setki miliardów zysku i przez taki okres czasu. Proszę Państwa, te wszystkie koncesje to na bazie, proszę Wysokiego Sądu, na bazie wszystkich nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, tam jest tak przygotowane środowisko prawne, że ci, którzy mają te koncesje, a 50,01% mają już kapitał nie Skarbu Państwa, bo on utracił tą pozycję dominującą, więc my mamy tyle zasobów, że przez setki lat na przykład węglowodory, gdzie są, one są podstawą tych koncesji, węglowodory, one zalegają na dużych głębokościach i węgiel kamienny mamy ich tak dużo, że koncesjonariusz może ich wydobywać i czerpać pożytki przez setki lat. I dlatego też jest to tak ważne, bo ten proces wdrożenia innowacyjnych technologii polegających na podziemnym zgazowaniu węgla i na biougowaniu, on dopiero rozpocznie. Dzisiaj rząd buduje na koszt publiczny, buduje całą infrastrukturę techniczną na koszt państwa po to, żeby jutro, w tej przyszłości za 5 lat, jak ta struktura, infrastruktura będzie wybudowana, to oni rozpoczną proces zastosowania innowacyjnych technologii po to, żeby zwiększyć odnosić niebotyczne wysokie marże. Ja być może, proszę Wysokiego Sądu, tego nie dożyję, bo mam 72 lata, ale ważne jest to, żeby te dzisiejsze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i te sprawy, któreśmy złożyli o unieważnienie albo nieistnienia tej uchwały, były ważne, bo będą te zapisy i następne pokolenie będzie miało dowody, że jednak suweren oddolny lepiej reprezentuje interesy państwa polskiego niż jego przedstawiciele, bo śmiem twierdzić, że władza wykonawcza, a szczególnie władza sądownicza, władza wykonawcza i władza ustawodawcza na podstawie moich doświadczeń jakby zrobiła wszystko, żeby sprzyjać nie interesowi swojego narodu, ale sprzyja obcym kapitałom. Tam tylko taki przykład, że zgłosiłem również do prokuratury rejonowej w Jastrzębiu wniosek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę
które dowody były bezsprzeczne, nie będę tu ich wymieniał. I też prokuratura odmówiła wszczęcie postępowania, ja złożyłem zażalenie, sąd zażalenie odrzucił, ale później jeszcze znowu złożyłem wniosek, zawiadomienie do CBA o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę. To było związane z faktem, że proszę Wysokiego Sądu, rząd polski wysyła tysiące górników najbardziej wykwalifikowanych na urlopy górnicze, czyli Skarb Państwa z naszych pieniędzy przekazał miliardy złotych na to, żeby wyprowadzić górników z kopalń, a po to, żeby zwiększać import węgla z Rosji i z krajów ościennych, czyli żeby zaniżać przychody tej spółki, żeby doprowadzić te wszystkie kopalnie do bankructwa. To są tak ewidentne sprawy, że płakać się chce, proszę tego sądu, jak my patrzymy jako naród, który ma największy potencjał w Europie w tej chwili do generowania zysków w przyszłości, największy potencjał do bycia bogatym krajem i to w 2-3 dekady możemy dogonić kraje Zachodu, mówię o Niemczech, o Francji i tak dalej. I dzisiaj jest taka bezsilność tego narodu. Także to jest wołanie na puszczy, a władza jest bezwzględna. Władza nie dokonuje należytej staranności, tutaj mówię o sądzie i o prokuraturze, żeby zbadać tą sprawę. Tym bardziej, że jeśli ona nie ma tej wiedzy technicznej, którą my mamy i tą wiedzę biznesową, jeśli my podajemy jej jak na tacy, no skorzystajcie z tej wiedzy, jeśli macie dobrą intencję woli, to skorzystajcie z tej wiedzy i porozmawiajcie z nami, być może w czymś się mylimy, ale jeśli proszę Wysokiego Sądu, z tych kilkudziesięciu czy kilkunastu wątpliwych wątków, gdyby tylko sąd jeden wątek uznał, że rację ma nie prokuratura, a rację ma skarżący, tak? To sąd musiałby pod siłą tych faktów przyjąć nasze zażalenie i wydać postanowienie o wszczęciu tego postępowania. I teraz, to proszę Państwa, teraz jeszcze raz, na czym to wszystko polega, bo co mi najbardziej zależy, żeby i sąd, i prokuratura, jeśli tego nie rozumie, żeby to zrozumiała, bo być może ma dobrą intencję woli, ale nie ma tej wiedzy, nie ma jej skąd szczerpać i właśnie podejmuje takie decyzje. Jeśli naczelnym zadaniem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju w oparciu o krajowe nośniki energetyczne, no to jest pytanie, dlaczego tego nie robi, jeśli my tych zasobów tyle mamy. Szanowni Państwo, więc gdyby PGNiG zostało niepołączone, byłoby samo, to miałoby te 72%, czyli to już jest tyle, jakoś niewystarczające jeszcze, bo my dążymy do tego, żeby PGNiG miał nie 72%, a żeby miało przynajmniej 80% albo 75%, bo Kodeks Spółek Handlowych stanowi, że ten podmiot gospodarczy, który ma dopiero więcej jak 75%, to on w ważnych sprawach sam decyduje, czyli jest suwerenny. PGNiG Skarb Państwa utracił tą rzecz. Z chwilą wypuszczenia na giełdę PGNiG, gdzie Skarb Państwa miał 100%, on ją wydał na giełdę, także już tak uregulował transze dla inwestorów indywidualnych, dla inwestorów zagranicznych, instytucjonalnych i tak dalej, że już miał poniżej 75%, to był pierwszy sygnał, a drugi jest, bo druga bariera jest 75%, a druga bariera jest 50%. To tak manipulowali, żeby jeszcze na 10 dni przed tą bezkarną, nieistniejącą uchwałą spowodować, że Skarb Państwa utracił tą pozycję dominującą, właściwie, żeby już tam nie ma nic do rozmowy. Bo teraz też wracam, drugi wątek, jakby powiem. Proszę Państwa, bardzo ważne jest,
że przed podjęciem fuzji, uchwały o fuzji obowiązywało prawo spółek publicznych o ogłoszenia tego wezwania. I proszę Wysokiego Sądu, tam był próg pierwszy, był 30%. Dlaczego zmieniono go do 50%? Ano zmieniono go dlatego, żeby po połączeniu najpierw z Lotosem, gdzie po połączeniu Skarb Państwa z 27 przeskakiwał na 35, czyli już przekroczył ten próg starego prawa, czyli musiałby, gdyby stare prawo, dobre prawo zostało utrzymane, to Skarb Państwa, jako podmiot, który ma powyżej 30%, musiałby ogłosić wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji. A co to oznaczało? Że wystosował dobrą cenę dla tych akcjonariuszy i miałby szansę wykupić te wszystkie akcje i w tym sposobem wzmocnić siebie, swoją pozycję, nawet do 100% po tej fuzji mógł, gdyby z tego skorzystał, mógłby powstała firma państwowa, polska, która pilnuje polskich interesów ze 100% kapitałem. Proszę Państwa, druga sytuacja. Jak już to zwiększono do 35%, czyli nie było takiej, do 50%, nie było takiej możliwości, już Skarb Państwa nie miał tego obowiązku. I teraz jest druga fuzja z PKN, z PGNiG-iem. W dokumencie połączeniowym, bardzo ważnym, który podpisany był 29 lipca 2022 roku, jest jasno wynikało, że po tych wszystkich uzgodnieniach, parytetach i tak dalej, Skarb Państwa po połączeniu z PGNiG-iem będzie miał 52%. Proszę Państwa, 26 września Rada Ministrów na mocy ustawy o zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi wyraża zgodę na połączenie. Właśnie tutaj niby z mediów się dowiaduje, że wyraża zgodę na połączenie i wyraża również zgodę na sprzedaż dwóch pakietów akcji dla PKO SA i PKO BP. Proszę Państwa, raz, że nie ma tych, to jest, bez tego dokumentu nie ma możliwości prawnej podjęcia uchwały o połączeniu. My się domagamy, żeby proszę nam pokazać ten dokument, w jakim trybie on miał być podjęty, przez kogo, kto się podpisał. Ale co więcej, niby to wszystko jakby w mediach wyglądało, że to jest prawnie, ale to nie jest tak. I teraz proszę Państwa, 28 jest pierwsze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu najpierw, czy nadzwyczajnie się zgadza na te połączenia. I tam zapadła decyzja, że tak, oczywiście również ze zmianą statutu, który zmieniał całkowicie nowy układ sił, ale to też za mało czasu, chcę tylko przejść do tych ogólnych spraw. I proszę Państwa, po tej pierwszej uchwale 28 jest 29. Nagle Skarb Państwa sprzedaje dwa pakiety akcji Skarbu Państwa w Orlenie po 14 milionów dla PKO SA i PKO BP. Co to oznacza? Że zmniejsza potencjalny udział Skarbu Państwa nie z tych 52, tylko do 49,9. Celowo chce utracić pozycję dominującą w tej spółce. Jakby Wysoki Sąd przeczytał uważnie wszystkie zmiany statutowe, to by doszedł do wniosku, że z tego statutu jasno wynika, że oni sobie już zagwarantowali prawo do wyprowadzenia tej spółki do Europy i tam wyraźnie pokazuje, że Skarb Państwa wyraźnie chce się pozbyć tych 49,9 udziałów. Na razie, ponieważ jest szum medialny, są różne, są pozwy i tak dalej, na razie ten proces jest wstrzymany, ale wystarczy tylko przeczytać te zmiany statutowe. To tu jeszcze przy takich zmianach statutowych nie ma popełnionego przestępstwa, ale widać tendencję, w jakim kierunku to idzie i my musimy to tutaj, rozpatrując tę sprawę, nie tylko patrzeć na literę prawa, ale na duch prawa, bo rząd
ustawodawstwa i wykonawstwa, ustawodawca i organ władzy wykonawczej zrobili wszystko, żeby w tym okresie czasu wzmocnić PGNiG, te wszystkie koncesje, prawie że za darmo, bo to PGNiG zostało prawie za darmo wszystko, po to, żeby później je przekazać obcemu kapitałowi. I proszę Państwa, właśnie ten drugi moment jest, że nawet jak już niby jest ta decyzja w mediach podana, że jest decyzja o zgodę na połączenie, to nastąpiła całkowicie nowa sytuacja prawna w stosunku do planu połączenia, bo najważniejszy jest tutaj plan połączenia. Ten plan połączenia został wynegocjowany i podpisany, zaopiniowany przez biegłego i tak dalej na 52%, a przy tej sprzedaży mamy 49%, ale co więcej, bo w tym pierwszym momencie mogłoby się wydawać Wysokiego Sądu, w pierwszym momencie by się wydawało, że skarbnica sprzedaje, czyli ma udziały w Orlenie, sprzedaje tam dwa pakiety, ale sprzedaje je do dwóch spółek, gdzie również Skarb Państwa ma do PZU S.A. i PKO też 30%. Wydawałoby się, że właściwie sytuacja by się nie zmieniła, bo ma tam tu sprzedał i tam przekazał, ale tam też ma te akcje i tak dalej. Ale po podjęciu tej uchwały natychmiast te akcje sprzedał PZU S.A. i PKO S.A. No automatycznie sprzedał je na rynku europejskim, już tam, gdzie do spółki, gdzie Skarb Państwa nie ma. Definitywnie wyzbył się tego, bo cały ten przekręt polega na tym, żeby systematycznie zmniejszać kontrolę polskiego kapitału nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa, bez których nie ma możliwości bogacenia się Polaków. Jeśli my tego nie odrzucimy, to albo jeśli to odwrócimy ten trend tylko za zgodą przychylności sądu i na podstawie rzetelnej oceny tej sytuacji, to będziemy nędzarzami, a jak to odwrócimy, to mamy szansę w przeciągu 3 dekad być bogatym krajem. Ja tylko tak powiem, jak główny geolog kraju profesor Jędrzycek objęłował po raz drugi funkcję głównego geologa kraju, mówił o tych naszych zasobach, powiedział, wystarczy nam 8 lat, a to było w 2016 roku, jak mówił ten urząd, wystarczy nam 8 lat i my będziemy bogatym krajem. Przez te 8 lat nic się nie stało, wręcz wzmocniono prawnie, środowisko prawne do przejmowania tego kapitału. I teraz proszę Wysokiego Sądu, jaka jest wartość tych zasobów? Bo to jest ważne pytanie, tak? Bo o to mi się gra. Ktoś powie, że no, tytko mówi o bilionach, setkach i tak dalej, i tak dalej. Ale ja odpowiadam tak. Mamy co roku raport Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Geologicznego, który co roku pokazuje, jaki jest bilans zasobów na terytorium Rzeczypospolitej. Ja na bazie tych wyszczególnionych zasobów, nie wszystkich, bo to są tylko zasoby, które są w wysokiej kategorii rozpoznania, to są tak zwane kategoria C2 i wyższe. Ja na tej podstawie, gdzie jeszcze tam nie ma wyszczególnionych pierwiastków ziem rzadkich, a to jest te pierwiastki ziem rzadkich, to jest następna biliony złotych do pozyskania, ja na tej podstawie sprawdziłem, jakie dla każdego tego pierwiastka, tego surowca jest cena bieżąca na giełdzie londyńskiej i przemnożyłem ileś razy cenę, sumowałem to wszystko, wyszło mi, proszę Państwa, 200 milionów złotych. To jest nie do podważenia od strony przychodowej oczywiście. To jest pokazuje się od strony przychodowej, jaki to jest potencjał 200 bilionów złotych. To my mamy na dzień dzisiejszy produkt krajowy brutto na poziomie 3,5 miliarda, to można sobie teraz pokazać, jaka to jest kwota. Ale co więcej, gdyby prokuratura zainteresowała się tą sprawą, to
to by powiedziałem, że przecież tu mamy tylko te zasoby operacyjne, które na dzień dzisiejszy nadają się do ekonomicznego wydobycia, ale my oprócz tego mamy zasoby perspektywiczne, prognostyczne, gdzie tam jest całe opracowanie, 500 stron, ja je przeczytałem. Rekomenduję pani prokurator też, żeby to przeczytała, bo tam widać, że oprócz tych zasobów operacyjnych, to my ich mamy 10 razy jeszcze więcej. A może 20, ale gdyby tylko przyjąć 5 razy więcej, tak bardzo konserwatywnie, to znaczy, że ten majątek, który jest nie 200 bilionów, a trylion złotych. Taka tu jest waga sprawy. Więc momencik. Teraz, proszę Państwa, zrobiłem drugą wycenę, też oprócz tego, co zrobiłem, zrobiłem tak zwaną analizę wrażliwości. Od 10 czy 15 lat rząd mówi, wprowadzamy czyste technologie węglowe, czyli takie zeroemisyjne, czysto, oczywiście nie robimy tego, ale prace badawcze, prace, instalacje potwierdzające słuszność zastosowania innowacyjnych technologii, są realizowane. I takim przykładem jest kopalnia Wieczorek, gdzie Główny Instytut Górnictwa razem z Polską Akademią Nauk, razem z Akademią Górniczą, razem z Państwowym Instytutem Przeróbki Chemicznej w Zabrzu, razem z Politechniką Śląską, no całe konsorcjum zostało powołane, żeby sprawdzić, czy technologia rozgazowania węgla ma szansę być skomercjalizowana. I tam się okazało, i to jeszcze NIK to potwierdził, że no wszystkie wyniki wyszły prawidłowe i jest zalecenie NIK-u, proszę to kontynuować. Od tego czasu oni to stwierdzili, czyli na koszt państwa myśmy ponieśli znowu koszty. Te dane z tego wszystkiego przekazaliśmy, bo o tym wie ten kapitał zachodni, o tym wie, że to już jest, a my z tego nie korzystamy. Więc teraz wracając do tego, na bazie tych wyników zgazowania tego węgla, bo tam zgazowano próbnie 250 ton i uzyskano tyle metanu, tyle tlenku węgla, tyle wodoru i tak dalej, i tak dalej. I tam policzone wszystkie koszty. No to ja teraz wziąłem ich koszty i włożyłem do tych zasobów węgla, które my mamy. A my mamy 500 miliardów około ton węgla, które zalega na dużych głębokościach, które tradycyjną metodą, tą dzisiejszą, nie może być wydobyte. One musi być innymi metodami, czyli podzielnego zgazowania węgla. Ale jakbyśmy teraz to zgazowali, ten potencjał, to znowu policzyłem zyski tylko z tego zgazowania tej całej infrastruktury, następne 200 miliardów. I to proszę z jakiego sądu. Ja przyjąłem wszystkie dane z państwowej, z firmy, Główny Instytut Górnictwa. Poza tym, a ponieważ w związku z tym, że wszystkie inne firmy zachodnie, które zajmują się tym tematem i mówią, że podzielne wskazowanie węgla, koszt jednostkowy wydobycia energii będzie około 6-8% razy mniejszy koszt technicznego wytworzenia tego od tradycyjnej metody wydobycia węgla, to ja przyjąłem w tych kalkulacjach nie 8, tak 6, tylko przyjąłem 2. Ja przyjąłem tylko 2, bo chciałem pokazać, że ja nie jestem populistą. Ja po prostu przyjmuję najbardziej konserwatywne założenia, które byłyby nie do podważenia. I dzisiaj teraz, znowu polecam pani prokurator zapoznać się z strategią wodorową Polski, bo o tym się szeroko nie mówi, ale jak pani wejdzie na stronę i porozmawia z pełnomocnikiem, panem posłem Zyską, to pani się dowie, jak bardzo teraz się liczy na strategię tą wodorową. A co to oznacza? Proszę Państwa, wodór, rząd mówi, że wodór będzie paliwem przyszłości, wodór będzie uzyskiwany z nadmiaru energii pozyskanej z OZE i wtedy to poprzez elektrolizę wody będzie go wytwarzać. Tak, to jest możliwe, tylko cena tego wytworzenia jest
bardzo wysoka, a poza tym nie ma możliwości takiego masowego wytworzenia wodoru. Masowe wytworzenie wodoru będzie z podzielnego zgazowania wszystkich zagłębi węglowych w Polsce, czyli dolnośląskie, górnośląskie, śląskie, jak również wszystkie zagłębia węgla brunatnego. My mamy węgiel rozdzielony na pół Polski. My możemy rozpocząć jednocześnie zgazyfikować węgiel i uzyskiwać bezpośrednio wodór. Bo też powołałem zespół parlamentarny po to, żeby zapoznać posłów raz z nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami, a drugiej ściągnąłem z Australii ekspertów, którzy pokazali, że w Australii już na ostatnim etapie dopracowania takiego konwencyjnego jest podziemne zgazowanie węgla bezpośrednio do wodoru. Bezpośrednio to jest i cały czas wszystkie instytuty, gdyby zobaczyć, ile instytutów na świecie pracuje badawczych nad właśnie dopracowaniem tych technologii, na razie to wszystko jest w dołkach, bo kapitał globalny czeka, dopóki nie przejmiemy tych wszystkich koncesji i tak dalej, to na razie nie możemy ujawniać, jak zyskowne są te przedsięwzięcia, bo wtedy by się Danów dowiedział, jaką szykuje nam przyszłość ustawodawca, wykonawca i wykonawca. Więc proszę Wysokiego Sądu, dlatego też tak ważne jest, żeby te argumenty, które ja podniosę, bo być może no, ja z racji tego zawodu, no, tak się złożyło, że byłem dyrektorem kopalni, że byłem prezesem trzech spółek notowanych na giełdzie, że byłem, pracowałem za granicą, no, kontaktuję się z całym światem, obserwuję, co się dzieje w zakresie innowacji technologicznych i ja tych dowodów nie przytaczam, ja to wszystko ściągam, to rząd dokonuje. Teraz następna technologia jest biołgowanie. Biołgowanie na kopalni Rudna ma miejsce. Jest to wszystko objęte tajemnicą. Tam poseł Brał, jak mi upożyty zespół, to obiecał, że on się dowie, jak daleko jest posunięta ta, bo to jest następna innowacyjna technologia. A na potwierdzenie tego, jak myśmy już bezprawnie oddali Miedzi Cooper Corporation kapitału zagranicznemu w 2019 roku na podstawie prawa, które cofnięto wstecz, to znaczy takie jest ustawodawstwo, że nawet prawo wstecz, gdzie biura legislacyjne powiedzieli, że to nie może ta ustawa mieć miejsca, bo to prawo nie działa wstecz. Pomimo, że biuro legislacyjne Sejmu i biuro legislacyjne Senatu powiedziało, że to jest niezgodne z prawem, zostało to przez lobbystów polskich na stratę polskiego narodu, a na korzyść obcych tu zrobione. I tam na potwierdzenie tego też tamte złoża zalegają na 2 kilometrach i tam szef, prezes tego, pan profesor Stecik, który wcześniej był w KGHM i pracował w Ministerstwie Ochrony Środowiska, także on ma wszystkie dane, powiedział, że my to wszystko będziemy wydobywać, że zakład przeróbczy będzie na dole. Co to znaczy? Że tam zastosują technologię biołgowania i nie będzie tak jak dotychczas w KGHM, gdzie KGHM wydobywa na 1000 ton urobku rudy, tam tylko jest 2% miedzi. To musi wszystko przejść przez proces rafinacji, a to, co te 2% idzie do sprzedaży, do procesu dalszego, a ta reszta to jest składowana jako odpady w Żelaznym Moście, tam jest 1,5 miliarda ton tych odpadów. Ale jak zastosujemy podziemne biołgowanie, to wszystko te wydobędziemy tylko tą esencję, ten koncentrat, a to wszystko tam dostanie. Co to oznacza? Że potężne zyski będą generowane. Dlaczego jest, mija 4 lata od udzielenia tej koncesji Miedzi Cooper Corporation? Dlaczego oni się nic nie robią? Przecież mówili, że my będziemy tutaj 16 miliardów 15 miliardów nas będzie kosztować, 10 tysięcy ludzi by zatrudnionych. Dlaczego z tym nic nie robią? Mają już wszystkie koncesje. Ja dodam co więcej, to już może taka dygresja, ale pokażę, bo te rządy, te władza ustawodawcza, no to nie tylko wywłaszcza nas z najcenniejszego podmiotu gospodarczego, jaki jest PGNiG, nie ma w życiu gospodarczym na arenie
w krajowej tutaj bardziej potencjalnej spółki jak to, ale oni to robią na wszystkich innych kierunkach. Proszę Wielkiego Sądu. To są fakty, o których mówię, niezaprzeczalne. I to po prostu trzeba rozmawiać. To trzeba powołać jeszcze kilka zespołów. Jeden zespół do jak było tworzone nowelizacja prawa, która była korzystna dla kapitału zagranicznego. Żeby to zrobić, proszę Wielkiego Sądu, to trzeba wysokiej klasy specjalistów, żeby oni zauważyli w tym 500 stronach, że tam jest jeden punkt lub czasopisma. Właśnie na tym to polega, że oni obudowują tą legislację tak, żeby nikt nie potrafił zauważyć, o co tutaj chodzi. I to jest właśnie, trzeba być tak precyzyjnym, trzeba być tak ambitnym, tutaj apeluję do prokuratury, żeby doszukiwać się tego. Więc musi powstać kilka zespołów. Ja tutaj nie będę wymieniał teraz jakie, ale to byśmy, gdyby była taka możliwość współpracy, to byśmy wspólnie dla dobra kraju to mogli zrobić. Teraz jeśli chodzi o te koncesje węglowodorowe, to też jakby następne sprawy chcę powiedzieć. Przez długi okres czasu przyznawano tylko PGNiG-e te koncesje węglowodorowe. I teraz jak już PGNiG-e dostało te 250 czy tam 230 koncesji węglowodorowej na wydobycie ropy i gazu, to wprowadzono nowelizację taką, że kto udokumentuje złoże, mając koncesję na wydobycie węglowodorów, w trakcie szukania tych węglowodorów, to udokumentuje te złoże powyżej, to wszystko już jest koncesją ten, co ma te węglowodory. Czyli można powiedzieć, że ta cała struktura geologiczna, która jest objęta w potężne obszary w Polsce tymi koncesjami, no to oni przejmują nie tylko te węglowodory. No te węglowodory są tutaj najmniej ważne. To wiele cenniejsze jest wszystko to, co w trakcie wiercenia, pobierania próbek i przekazywania ich do analiz na mikrosondzie szyn jonowa, gdzie przez mikroskop wiemy śladowe, co tam mamy. Mamy tam potężne ilości pierwiastków ziem rzadkich, bez których postęp cywilizacyjny nie będzie mógł mieć miejsca. Więc tak stworzono krok po kroku. Najpierw dano im koncesję, potem wszystkie współistniejące pierwiastki i tak dalej, to są w ramach tego samego koncesjonariusza. No i teraz, proszę Państwa, a co więcej? Ten proces, jeśli chodzi o wygłaszanie nas zasobów, to on trwa od samego początku, od 1989 roku. Jak tylko nastąpiła zmiana, oni wiedzieli, że tu jest walka o setki bilionów złotych, tego nie można ukraść o tak, tylko trzeba stworzyć odpowiednią, rozłożyć to w czasie, robić to bardzo małymi zmianami, żeby tego nikt nie zauważył. Z ich punktu widzenia jak najbardziej strategia taka dobra, oczywiście nie dla nas. Proszę Wysokiego Sądu teraz dalej. Później znowu wprowadzono zmiany w prawie geologicznym i górniczym, że jeśli jest cel publiczny wydobycia jakiegoś surowca krytycznego, kluczowego, to ten, co ma tą koncesję, czytaj PGNiG, czytaj ONR teraz, ma prawo wywłaszczyć właściciela nieruchomości, na którym to jest. Już nie będę mówił, że może w nieskończoność przedłużać tą koncesję i tak dalej, bo to każdy z tych wątków to jest co najmniej godzina do opowiadania. Czyli w tym wszystkim jeszcze dochodzi do tego, że wywłaszczają nas z polskiej ziemi. No to się dzieje. Gdyby dzisiaj zrobić analizy, ile polskiej ziemi zostało sprzedane i w czyich są rękach, to byśmy wiedzieli. Czyli za chwilę się pozbędziemy ziemi, pozbędziemy się zasobów kontroli. No to jest pytanie, czy państwo jeszcze polskie istnieje, czy państwa już nie ma. No bo państwo to jest ziemia, to jest terytorium. Państwo to są bogactwa, które są na tym terytorium. No jeszcze ten trzeci czynnik, państwo to są ludzie, ale myśmy celowo wyprowadzili
miliony za granicę poprzez celowe strukturalne bezrobocie, bo myśmy w tym czasie tam nic nie robili, żeby ci ludzie, a potem jeszcze jest ten brak wskaźnika dzietności, to powoduje, że i przyjmowania Ukraińców i tak dalej, to struktura etniczna naszego kraju się, to nie ma nic sprawy z tą sprawą, ale to trzeba mieć wgląd, co się dzieje w Polsce. Proszę Państwa, proszę Państwa, jeśli chodzi o teraz o ten, jakby o te wydobycie ugrowodowe. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu bodajże, znowu przeczytałem zmianę prawa nowelizacyjnego, że artykuł pierwszy tam mówi, że wodór jest węglowodorem. Proszę Państwa, węglowodór to jest związek chemiczny węgla i wodoru, na przykład metan CH4. A wodór to jest pierwiastkiem. Jest pierwiastkiem, on nie jest węglowodorem. Dlaczego to zrobiono? Bo się przygotowują do podziemnego zgazowania węgla i jak ktoś ma koncesję na wydobycie węglowodorów, a jak wodór uznają za węglowodór, to automatycznie mają prawo do zgazowania tego węgla, gdzie tych 500 miliardów tego tonu. To z punktu widzenia, ja podziwiam te stronnictwo prawdopodobnie, bo to są dwa stronnictwa, które walczą o to. Stronnictwo żydowsko-amerykańskie i stronnictwo niemiecko-rosyjskie. I obydwoje walczą o to, kto ma przejąć na tym kontrolę. Dlatego jest taka bitwa między PiS-em a PO, bo jeden służy stronnictwu żydowsko-amerykańskiemu, a drugi służy stronnictwu niemiecko. A gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Czy my mamy prawo skorzystać z artykułu 4 Konstytucji? No, też nasza działalność jako OKP-PN jedynym instrumentem, który, ponieważ nie mamy władzy przedstawicielskiej i ta władza przedstawicielska nawet nam w ustanowionej Konstytucji i ustawach o referendum ogólnonarodowym nawet nam nie umożliwia zorganizowania referendum w sprawach ogólnych. Bo tam są takie zapisy, że no przepraszam, my nawet zgromadzimy 500 tysięcy podpisów o przeprowadzenie referendum, a tam pisze, że to jest obligatoryjne, Sejm może, ale nie musi. No i jesteśmy po prostu, jesteśmy bezradni. Dlatego też jedynym instrumentem prawnym, który uratowałby nas, to jest uwłaszczenie Polaków na tych zasobach. Proszę Wysokiego Sądu. Pan sędzia jest bardzo młody, może nie pamięta z roku 96, gdzie na rynku polskim prawnym była taka instytucja powszechne świadectwa udziałowe, gdzie 500 przedsiębiorstw zostało sprywatyzowanych i na bazie tego majątku uwłaszczono poprzez świadectwa udziałowe 32 miliony Polaków. Czyli jakby ścieżka prawna, jak ktoś ma intencję woli, to jest możliwa do wykonania. Tylko my kopniemy coś innego, ponieważ tamte świadectwo udziałowe mogą być przedmiotem obrotu. Czyli co z tego, że nam je, myśmy to dostali, jak każdy z nas, jak mu brak nie do końca miesiąca, sprzeda ten papier Amerykanowi, Żydowi czy Niemcowi i my nadal nie mamy kontroli. Ale jak my teraz byśmy to uwłaszczyli i zabezpieczyli to, że ten dokument, ta akcja uwłaszczająca na każdego upewnionego Polaka nie może być przedmiotem obrotu, nie ma szans żaden. Kto by oddał, jaki Polak by oddał, jak tu jest potencjał, że on by miał rentę z własności. Bo jeśli teraz my pokażemy, że społeczeństwo na potęgę pauperyzmu się ubożeje, to jedynym takim zabezpieczeniem jest własność, z którego będzie mógł czerpać korzyści w przyszłości. A to przy tych trylionach, to chcę ja za życia znowu skromniutko oceniłem, że każdy dostałby za życia około 1 000 000 złotych dywidendy. Oczywiście nie ktoś to podważy, nie? Bo ja też wychodzę do rządu, no podważcie te wszystkie wyliczenia, podważcie to wszystko. Nikt nie ma odwagi stanąć w szranki na żywo, żeby to wszystko tu podważyć. Teraz proszę Państwa, dalej sprawa, bo tych spraw jest tyle, tych podkowych. Sprawa jest taka, że do 1989 roku
Wszystkie te prace poszukiwawczo-badawcze, ta cała dokumentacja geologiczna, ta informacja geologiczna, bo najistotniejsze jest, jaką my mamy informację geologiczną, co my tam pod ziemią mamy i ile tego mamy i w jakiej strukturze geologicznej, jakie tam są zagrożenia górniczo-geologiczne i tak dalej, bo od tego zależy efektywność tego wydobycia. To wtedy już było pewnie istniało, ale wtedy one nie miały osobowości prawnej, więc mimo wszystko majątek Skarbu Państwa i informacja geologiczna należała do Skarbu Państwa. Oni to wtedy to zmienili, czyli te wszystkie dokumentacje jeszcze z okresu międzywojennego, z powojnie, PGNiG przejmowało, między innymi PGNiG przejmowało. Później w latach 89 do 2001 do końca dostało koncesję, czyli jakby dokumentowało te złoże, czyli dalej i dopiero 1 stycznia, 30 stycznia 2001 roku zmieniona została ustawę, że własnością tą informacji geologicznej jest Znowu Skarb Państwa, bo wcześniej tym własnością był PGNiG. Ale na dzień dzisiejszy to jest taka sytuacja, że PGNiG to już, ponieważ to już ma, i to jest nieodwracalne, on ma informację geologiczną, którą może dowolnie rozporządzać. Skarb Państwa już nie ma nic do tego. Skarb Państwa nie ma nic do tych informacji, do tej dalszej, on może tym rozporządzać. I to wszystko zostało przeniesione, bo to są takie instytucje prawne, no, prawo do informacji geologicznej, albo prawo do korzystania z informacji geologicznej. No, tu bym musiał to rozwijać, ale to wszystko jest temat, ja tylko rzucam wątki, które chciałbym rozpatrywać z sztabem prokuratorów, w skład którego będą wchodzić eksperci, a ja, pani prokurator, ja zrobię wszystko, żeby na każde zawołanie, ile trzeba, żeby z panią współpracować. I uchylenia w ogóle wszystkich zbiórków prawnych, połączenia Panie mecenasie, proszę o spokój, tak? Ja mówię do sądu. Proszę sądu, wszczyna się postępowanie karne wtedy, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czyli wtedy, kiedy mamy jakieś konkretne fakty, konkretne dowody, które będą wskazywały w tym przypadku na to, że osoby z zarządu PGNiG, bo to jest tylko przedmiotem tej sprawy, dopuściły się przekroczenia lub uprawnień lub nadużyły swoich obowiązków i mało tego, działały jeszcze w takim celu, aby wyrządzić szkodę. My na razie mamy tylko takie przekonanie państwa, że zostaje naruszony interes energetyczny państwa. Natomiast nie mamy żadnych konkretnych faktów i dowodów, do których moglibyśmy przypisać to podejrzenie popełnienia przestępstwa. Argumenty, które podnosi pan mecenas w zażaleniu, to są typowo argumenty dotyczące sprawy cywilnej, których ja jako prokurator nie do końca w ogóle rozumiem. Podłączanie dokumentów, oryginałów, różnych dokumentów dla nas, dla prokuratorów stwierdzają tylko określony fakt, a nie stwierdzają od razu, skutek taki mają wywołać, że poświadczają nieprawdę, czy jak pan mecenas mówił, że są niezgodne z prawem. Nie są niezgodne z prawem, jest tylko stwierdzenie tych faktów i do niczego więcej nie prowadzi. Ja powiem tak, to, że postępowanie z tych powodów nie ma według mnie podstaw do wszczynania postępowania, co nie znaczy, że w przyszłości takie postępowanie nie będzie mogło być wszczęte. Są organy w państwie inne niż prokuratura. Prokuratura nie dysponuje sztabem ekspertów, którzy się będą zajmowali sprawami górnictwa i nie od tego jest prokuratura. Od tego są organy państwa, chociażby Najwyższa Izba Kontroli, żeby tego typu
transakcje zbadać i dopiero w oparciu o o ustalenia w tamtym postępowaniu, żeby ewentualnie, jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tym przypadku, tak jak zostało stwierdzone w uzasadnieniu, kwestia połączenia została zgłoszona najpierw do Komisji Europejskiej, do organu antymonopolowego w Polsce. Była badana. Następnie sąd rejestrowy zbadał wszystkie dokumenty, które były niezbędne i mało tego, zapadła uchwała zgromadzenia akcjonariuszy, w oparciu o którą została ta decyzja podjęta. Więc tutaj w tym stanie rzeczy, w moim przekonaniu, prokurator nie miał innej możliwości niż na tym etapie podjęcie decyzji o odmowie szkodzenia. Ja z tych powodów, proszę Wysokiego Sądu, wnoszę o utrzymanie zaskarżonego postanowienia. Ale teraz proszę o opuszczenie sali. Zapraszam od tyłu. Sąd ogłosi swoją decyzję. Sygnatura akt 8 KP 953 łamane. Proszę siedzieć. Prokuratora kropka 3041-3DS-238.2022. Postanowienie dnia 30 listopada 2023 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie, 8 Wydział Karny, w składzie tu obecnym, przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Magdaleny Zbierady, po rozpoznaniu w dniach 21 sierpnia, 28 września i 30 listopada 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu jawnym w sprawie o czyn z artykułu 296 paragraf 1 Kodeksu Karnego zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko, radcy prawnego Zbigniewa Stefana Baszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku na postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie sygnatura akt 3041-3DS-235.2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa. Postanawia punkt 1. Na podstawie artykułu 306 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 329 paragrafy 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego, artykułem 465 paragrafy 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego oraz artykułem 437 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego uwzględnić zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko, radcy prawnego Zbigniewa Stefana Baszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku i uchylić w całości postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie sygnatura akt 3041-3DS-235.2022 o odmowie wszczęcia śledztwa. Punkt 2. Na podstawie artykułu 98 paragrafy 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego odroczyć sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego postanowienia na czas 7 dni. Proszę, sąd poda ustnie najważniejszym swojej decyzji. Zdaniem sądu decyzję zaskarżona decyzja prokuratora jest co najmniej przedwczesna. Opieranie się przez oskarżyciela publicznego swojej argumentacji na tym, że sprawą zajmował się sąd rejestrowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które w procesie decyzyjnym co do połączenia dwóch spółek PKN Orlen oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółek akcyjnych podejmowały decyzje, zdaniem sądu nie jest prawidłowy, gdyż prokurator zgodnie z zasadą samodzielności każdego organu, który postępowanie karne prowadzi, powinien dokonywać samodzielnie ustaleń faktycznych. Oczywiście może się posiłkować decyzjami innych organów, ale nie mogą one zastępować tutaj własnych ustaleń oskarżyciela publicznego. Zdaniem sądu oskarżyciel publiczny, zanim podejmie decyzję, nie przesądzając oczywiście ostatecznego jego rezultatu, bo jak wspomniałem na poprzednim terminie posiedzenia,
Na obecnym etapie postępowania karnego mamy na razie tylko zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czyli pisemne, wyrażone przekonanie strony, która taki dokument sporządziła o tym, że przestępstwo miało miejsce ze strony zarządu już byłej spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, spółki akcyjnej, polegające na tym, że wyraziło zgodę, czy brało udział w połączeniu tej spółki ze spółką PKN Orlen. Na razie nie ma żadnych czynności dowodowych, krótko mówiąc, ponieważ prokurator się oparł na analizie dokumentów udostępnionych przez zawiadamiającego oraz tym, czym dysponował na podstawie zasobów internet. Także zdaniem sądu bez przesłuchania i weryfikacji, przede wszystkim bez ustalenia, jakie obowiązki ciążyły na członkach zarządu Polskiego Górnictwa Gazowego, znaczy Naftowego i Gazownictwa w odniesieniu do planowanej transakcji, stanu wiedzy w kontekście tych rozporządzeń akcjami PKN Orlen, który tutaj przy każdym wniosku dowodowym, który czytałem dzisiaj, był wspominany autorstwa pana pełnomocnika, jakie były intencje i czy i tak naprawdę w kontekście tych obowiązków ustalenie, jaki priorytet powinien mieć zarząd, decydując się na tego rodzaju połączenie dwóch spółek, będzie można podjąć, znaczy dokonać ustaleń faktycznych w kontekście przesłanek z artykułu 296, które są bardzo ogólnie określone. I przede wszystkim dokonanie jakichś ustaleń, jeżeli chodzi o szkodę, bo tutaj kwestią taką jest, jaka jest wartość akcji, znaczy zdaniem sądu tutaj ważną kwestią jest porównanie wartości akcji spółki, która powstała z połączenia tych dwóch jednostek, a wartości akcji spółek przed połączeniem, jeszcze jak funkcjonowały jako dwa osobne byty prawne. Gdyż no, wydaje się, że zarząd powinien dbać o przede wszystkim o interes akcjonariuszy. Jednym z nich, bo w przypadku firmy oczywiście jest Skarb Państwa, ale też są inne podmioty, które posiadały akcje tych podmiotów i których interes też powinien być chroniony, skoro zainwestowały swoje środki w przedsiębiorstwa tych dwóch spółek. Jeżeli chodzi o te czynności, które sąd zleci oskarżycielowi publicznemu, to sąd już daje wyraz w swoich pisemnych motywach. Na pewno należałoby przesłuchać osoby, które brały udział w tym projektowanym połączeniu, ustalić ich stan wiedzy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z podejmowanymi uchwałami, to tak jak wcześniej też na poprzednim posiedzeniu o tym wspominałem, sąd w ramach tego postępowania, które jest postępowaniem odwoławczym od decyzji prokuratora, które jest postępowaniem incydentalnym, postępowaniu przygotowawczym, więc stricte jest czynnością sądu w postępowaniu przygotowawczym i jako taki nie może być, to mówię a propos tego wniosku, oddalonego wniosku o dopuszczenie przedstawiciela i wzywanego rzecznika publicznego w osobie pani prezes Stowarzyszenia Iskra 2015, jak dobrze pamiętam nazwę, nie może być oceniane jako postępowanie sądowe, w którym to dopiero taki rzecznik występuje. Tak jak wspomniałem, analiza dwóch artykułów 90 i 91 Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje przyjąć, że to postępowanie, w którym w tej chwili mamy do czynienia, nie jest postępowaniem sądowym. A mówię to w tym kontekście, że to postanowienie jest decyzją prawomocną. Proszę wyłączyć telefon. Jest decyzją prawomocną, czyli zwyczajny środek odwoławczy od niego nie przysługuje. Sprawa wraca do prokuratury i zdaniem sądu prokurator powinien, mając na względzie te wszystkie okoliczności, które były podniesione w tych rozlicznych pismach pełnomocnika,
przynajmniej się ustosunkować do nich w kontekście, czynu, o którego podejrzeniu zawiadomił pan Krzysztof Tytko-Tyrbo. Sąd podziela również stanowisko, że ta sprawa powinna być prowadzona łącznie z tą drugą sprawą, która, jak tutaj się dowiedziałem, już została umorzona, tak? Więc nie wiem, czy ta kwestia formalnie będzie możliwa do przeprowadzenia, chyba że tamto postanowienie też zostanie zaskarżone i uchylone, ale zdaniem sądu prokurator powinien rozważyć tą kwestię, gdyż tak naprawdę chodzi o jedną transakcję, czyli jedno przedsięwzięcie polegające na połączeniu dwóch potężnych graczy na rynku wewnętrznym polskim, których przedsiębiorstwa są bardzo, bardzo duże, a ich pozycja, przynajmniej do momentu połączenia, była dominująca, jeżeli chodzi o zakres działalności, która była przedmiotem tych dwóch spółek. Zdaniem sądu powinien wnikliwie przeanalizować te wszystkie okoliczności, wątpliwości, które się w tym kontekście pojawiają, które są artykułowane przez zawiadamiającego oraz jego pełnomocnika, by się do nich odnieść i podjąć właściwą decyzję. Stąd nie może narzucić oskarżycielowi publicznemu działania w zakresie, w jaki sposób ma to uczynić. Więc ani powoływanie zespołów prokuratorskich, ani narzucanie prokuratorowi, z czyjej pomocy ma korzystać przy ewentualnym prowadzeniu czynności postępowania przygotowawczego, tutaj w gry nie wchodzą. Sąd może wskazać ewentualne czynności, które powinny być przedmiotem zainteresowania prokuratora, czyli jakich świadków powinien przesłuchać, na pewno powinien przesłuchać osoby, które podejmowały wiążące decyzje, jeżeli chodzi o zarząd spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ponieważ to ich ma dotyczyć ewentualne to postępowanie. Kwestia związana z tym, że z drugiej strony są funkcjonariusze publiczni, a tutaj, jeżeli chodzi o zarząd tej spółki, co było tutaj argumentem, który trzeba by tym dwie sprawy rozdzielić, zdaniem sądu nie znajduje tutaj uzasadnienia w realiach tej sprawy, gdyż oba te podmioty są doskonałym przykładem tego, że te dwa żywioły, czyli publiczno-prawny i prywatno-prawny, funkcjonują i koegzystują ze sobą wzajemnie i rozdzielanie ich ma po prostu sensu, tak faktycznego, jak i prawnego, zdaniem sądu, więc prowadzenie czynności powinno się odbyć w ramach, dowodowo w ramach jednego postępowania, ale tak jak wcześniej o tym mówiłem, postępowanie przygotowawcze jest powierzone prokuraturze do prowadzenia, nie sądowi. Sąd może w pewnym zakresie czynności takie przygotowawcze, czy będące w gestii prokuratora, wykonywać jedynie w sytuacji, kiedy jest tak zwane subsydiarne oskarżenia, czyli ta procedura będzie wdrożona w tym wypadku, ale to dopiero jest kwestia przyszłości, bo jesteśmy na etapie dopiero wszczęcia śledztw. Reasumując, w tej sprawie śledztwo powinno być wszczęte i prowadzone, powinny być przeprowadzone przynajmniej czynności samodzielne, przez to czynności dowodowe. Uzyskane w ten sposób dowody powinny być ocenione zgodnie z rygorami artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego przez prokuratora i prokurator wtedy po analizie powinien podjąć decyzję, czy zachodzą podstawy do tego, że zachodzi przestępstwo i należy skierować do sądu oskarżenie przeciwko konkretnym osobom. Tak jak wspomniałem, to postanowienie jest prawomocne, po sporządzeniu uzasadnienia na piśmie już szczegółowego, które będzie obszerne, sąd doręczy prokuratorowi oraz pełnomocnikowi i wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę tego sądu. Serdecznie chciałem w imieniu suwerena i moim osobistym serdecznie Wysokiemu Sądowi podziękować za rzetelne ustosunkowanie się do tych wszystkich zarzutów. Jest to niewątpliwie dla nas jakieś małe światełko w tunelu, że być może wymiar sprawiedliwości będzie służył
interesowi społecznemu. Serdecznie Wysokiemu Sądowi dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję. Wszystko jest temat, ja tylko rzucam wątki, które chciałbym rozpatrywać z sztabem prokuratorów, w skład którego będą wchodzić eksperci, a ja, pani prokurator, ja zrobię wszystko, żeby na każde zawołanie, ile trzeba, żeby pani współpracować na rozwój z takiego obrotu sprawy i pani będzie zadowolona i my, całe polskie społeczeństwo. I mógłbym jeszcze wiele mówić, ale na tym zakończę. Serdecznie dziękuję Wysokiego Sądu i proszę o zrozumienie i proszę o bo to będzie naprawdę to będzie silnym sygnałem, jeśli dzisiaj jesteśmy w takiej małej sprawie zwyciężeni, bo to przecież my tylko wznawiamy śledztwo, żeby przygotować akt oskarżenia, żeby w imię sprawiedliwości społecznej, żeby winni zostali ukarani, żeby te negatywne trendy zostały z powrotem przywrócone, żeby polskie społeczeństwo mogło się rozwijać tu na pokolenia. O to serdecznie wnoszę. Dziękuję bardzo. Osiągnął pan swój pierwszy sukces w sporze z Orlenem i na czym to wszystko polegało? Jak przebiegała ta rozprawa dzisiejsza w sądzie? No przede wszystkim chciałem powiedzieć, że cieszę się, że pan redaktor mówi, że osiągnąłem sukces, ale bez takiej skromności zbytniej jest zespół w OKZPN, który przyczynił się do tego. Jest nas 5 osób, które tak intensywnie pracują i tutaj chciałbym wszystkim podziękować, bo naprawdę osiągnęliśmy sukces, bo po raz pierwszy złożenie zażalenia zostało zaakceptowane przez sąd. No i sąd przychylił się do naszych argumentów i postanowił swoim orzeczeniem w dniu dzisiejszym nakazać prokuraturze, żeby jednak przystąpiła do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i my sugerujemy również, żeby przygotować akt oskarżenia w stosunku do winnych. Myśmy zaproponowali, żeby w świetle, że my posiadamy jednak udokumentowaną dużą wiedzę, żeby jednak sąd poprosił nawet prokuraturę, bo nie może tego też nakazać, żeby prokuratura współpracowała z Komitetem Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. I te wątki, które są dobrze jakby udokumentowane, żeby wyjaśniać to prokuraturą, bo prokuratura siłą rzeczy zna się na wyjaśnianiu okoliczności, na prowadzenie śledztwa, ale jednak to jest wiedza specjalistyczna i my ją mamy. Jeśli prokuratura będzie miała dobrą wolę, to na pewno z tego skorzysta. Ale w związku z tym, że bądź na bieżąco nie była bezpośrednio, nie relacjonowała z tej rozprawy, no to ja sobie jakby pozwolę to, co odczytałem tam przed... Proszę bardzo. Bo to jest też ważna informacja. Więc zwróciłem się do sądu. Wysoki sądzie. Swoje wystąpienie rozpocznę od skróconej definicji zdrady stanu. Zdrada stanu to przestępstwo godzące w najistotniejsze interesy państwa, między innymi poprzez udział organów władzy państwowej i organów strategicznych spółek Skarbu Państwa w działaniach przeciw własnemu krajowi, przeciw własnemu narodowi. I tutaj cytuję artykuł 127 Kodeksu Karnego, który stanowi, paragraf pierwszy. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności w zależności od stopnia winy. Paragraf drugi. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Więc tutaj wskazujemy, że ewidentnie te nasze uwagi czy pretensje kierujemy do organów władzy państwowej, czyli do władzy wykonawczej, do władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Ja sędziemu przypomniałem, że ja mam złe doświadczenia ze współpracy z prokuraturą, bo wcześniej, to było w 2017 roku, żeśmy złożyli zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Jastrzębiu o możliwości popełnienia przestępstwa z największym prawdopodobieństwem na dużą skalę w zakresie zamknięcia kopalni Krupiński. Wtedy prokurator również odmówił wszczęcia. Myśmy wtedy również złożyli na to postanowienie prokuratury zażalenie i sąd nie przychylił się do naszej prośby, a argumenty siłą, jeśli o same przestępstwo, bo tutaj jest bardziej te przestępstwo takie poszlakowe, wielowątkowe, a tam były ewidentne dowody na to, że... Czy pan ma na myśli, że poszlakowe są odnośnie Orlenu, tak, tej fuzji? Tak, tu bezwzględnie jest kilka obszarów, które zdecydowanie mówią, że ta uchwała została podjęta bez wymaganych ustawami odpowiednich dokumentów, bez odpowiednich decyzji prezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych. I mimo to została podjęta, także to jest sprawa druga, bo my dzisiaj rozpatrywaliśmy tylko sprawę zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. A tutaj mamy też również wniosek do sądu rejonowego, do sądu gospodarczego w Łodzi, pozew o unieważnienie tej uchwały. I tak samo zwróciłem uwagę, że te moje złe doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, że w 2018 roku zgłosiliśmy do CBA zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę również, w związku z decyzją ministra energii, że wysyła tysiące górników na urlopy górnicze, czy na wcześniejsze przejście na emeryturę, co kosztowało Skarb Państwa kilkanaście miliardów złotych, a w tym czasie nie miał ktoś odtwarzać zdolności produkcyjnych, czy prądu wydobywczego. Odchodzili najlepsi wykwalifikowani górnicy, no i stąd zaszła potrzeba silnego zwiększenia eksportu, czy to z Rosji, czy to w ostatnim okresie czasu również. Także utraciliśmy wiele, nie tylko żeśmy zmarnowali te pieniądze na urlopy górnicze, ale również żeśmy utracili wiele przychodów i zysków tu z tego tytułu. I też była podobna sytuacja, że CBA wyznaczył do tego prokuratura i prokurator też nie przychylił się do tych naszych argumentów i sprawa została zamknięta. Bo tu jest taka sprawa, że w tej chwili co nas może czekać? Albo prokuratura przyjmie te nasze argumenty i przygotuje akt oskarżenia. Znaczy ona jest, prokuratura jest teraz zobligowana, tak? Wyrokiem sądu? Teraz jest zobligowana, ale decyzja, czy te argumenty, które myśmy przedstawili, czy ona to przyjmie, bo równie może powiedzieć, że dalej nie widzi podstaw do mimo wyroku sądu? Tak może? Tak. Jest tak, taka tak. I od tego już nie ma odwołania. Czyli wszystko zależy teraz od decyzji prokuratury, tak? Co dalej będzie? Tak, no ja jakby zachęciłem też panią prokurator, że, żeby jednak skorzystała z naszej wiedzy i jesteśmy do jej dyspozycji, gdyby jakieś wątki, któreśmy podnieśli, były niejasne, żeby je wyjaśnić. Teraz zrobiłem taką dygresję do tego, co powiedziałem, ale teraz jeszcze chcę powiedzieć, co jeszcze dalej powiedziałem. Jednym z najważniejszych zadań władzy państwowej jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju w oparciu o własne złoża i własne nośniki energetyczne, których mamy pod dostatkiem, i które decydują o dobrobycie albo ubóstwie narodu Polski w zależności od faktu, kto sprawuje nad nimi kontrolę. Kapitał polski czy kapitał zagraniczny.
Ja chciałem tutaj jakby nawiązać do właśnie do tej sytuacji, bo cała sprawa się toczy o to, że spółki Skarbu Państwa, które mają największy potencjał do generowania zysku w przyszłości poprzez między innymi też te koncesje na wydobycie węglowodorów, a tym samym na wszystkich innych pierwiastków, które znajdują się w strukturze geologicznej na tym danym obszarze górniczym. No więc tutajśmy pokazali, że systematycznie udział Skarbu Państwa spada, pomimo że jest dziwne, że jeszcze na miesiąc przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło referendum, a z jednych z pytań referendalnych było, czy jesteś za wyprzedażą majątku państwowego firmom zagranicznym, powodującą utratę kontroli przez Polki i Polaków nad strategicznymi spółkami, tak? No, PGNiG jest strategiczną spółką. Przed połączeniem miała 72% około. Po połączeniu straciła w ogóle pozycję dominującą w spółce i ma tylko 49%. Ja tylko właśnie pokazuję, jaka jest ta hipokryzja tutaj w tym postępowaniu. I tak generalnie też się cieszę, że społeczeństwo jakby nie przystąpiło w wymaganej frekwencji do tego referendum i nie zostało zaakceptowane. Następnie fuzja Orlenu z PGNiG w sposób drastyczny i trudno odwracalny te dwa bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo surowcowe i bezpieczeństwo energetyczne, obniżyła z równoczesną silną tendencją do ich całkowitej utraty. Jeżeli prokuratura i sądy nie unieważnią tego połączenia i przykładnie nie ukażą winnych w imię sprawiedliwości społecznej i ku przestrodze następców. W tej chwili to wszystko jest w rękach wymiaru sprawiedliwości, tak? Że muszą coś zrobić, żeby tą uchwałę unieważnić. My w trakcie jeszcze tego procesu już nie uważamy najważniejsze unieważnienie albo uchylenie tej uchwały, ale stwierdziliśmy, że właściwie ta uchwała w ogóle nie istnieje, bo została podjęta na podstawie braku odpowiednich dokumentów. Dokumentów, które wymagane ustawą i które miał podjąć prezes Rady Ministrów. Dlatego w imieniu swoim i zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa wnoszę o uznanie przedstawionych przez nas tez, przesłanek, faktów oraz okoliczności i dowodów z bezprawnych i celowo zaniechanych czynności, aby uznać nasze zażalenie. Domagamy się rzetelnego rozpatrzenia sprawy, by Wysoki Sąd stosownym orzeczeniem końcowym nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania wyjaśniającego wspólnie z pokrzywdzonymi celem przygotowania rzetelnego aktu oskarżenia. Taki stan sprawy byłby silnym sygnałem dla Sądu Okręgowego w Łodzi, 10 Wydział Gospodarczy, do którego złożyliśmy pozew celem uznania uchwał połączeniowych z dnia 28 września i 10 października ubiegłego roku za niebyłe, bo zostały podjęte na podstawie nieistniejących jako dokument i przyjętych nie na serio uchwał. Więc to tak, chciałem dać taki sygnał i do pani prokurator, i do sędziego, że sprawa jest wielkiej wagi i żeby się jednak pochylili nad tym. No i tak generalnie, panie redaktorze, bardzo się cieszymy, że po tylu latach sąd przychylił się do naszych argumentów, no i postanowił to, co postanowił. Także ja się bardzo cieszę, bo jest to jakieś światełko w tunelu. Nie wiem, czy ono jest związane z tą zmianą polityczną, czy gdyby tej zmiany politycznej nie było i dalej u władzy byłby PiS, chociaż na razie jeszcze jest, ale prawdopodobnie ją utraci, czy by taki werdykt padł, ale ja od samego początku, nawet w rozmowie tutaj z Bądź na bieżąco, to odnosiłem się bardzo pozytywnie, tak wyczuwałem intuicyjnie, że sędzia jednak chce tą sprawę rozpatrzyć jakby sprawiedliwie. Tak, tak, tak. Tak. A co z prokuraturą w takim razie? Bo z tego, co się orientuję, to jak pan składał zawiadomienie do prokuratury, to ono było odrzucane, tak? Czy... Tak, no. Wcześniej. Wcześniej było. Tylko na ostatniej sprawie pan dostarczył dodatkowe jakieś dowody, z którymi prokuratura musiała się zapoznać. Tak, i właśnie dzisiaj cały dzień jakby odbywał się czytaniem tych naszych wszystkich argumentów. To było żmudne, długie czytanie, jakby nie interesujące uczestników, bo to jest bardzo trudno to śledzić, powołanie się na różne punkty ustawy i tak dalej. Ale tu muszę powiedzieć, że
Pani prokurator, znowu do tych nowych argumentów też się odniosła sceptycznie i w sposób taki bardzo surowy powiedziała, że też nie widzi podstaw dalej do wszczęcia tego postępowania, ale teraz w świetle orzeczenia czy postanowienia sądu, sąd da nam uzasadnienie tego orzeczenia do tygodnia czasu. No i teraz jest pytanie, co będzie dalej, tak? Ja podejrzewam, tak też intuicyjnie, że prawdopodobnie pomimo tej siły argumentów no są dwa scenariusze. Albo dalej prokuratura podtrzyma te swoje wątpliwości. Czy umorzy to postępowanie. I umorzy to postępowanie. Czy przygotujemy wspólnie ten akt oskarżenia. I to jest w sumie, bez względu na to, jak to się dalej skończy, bo może się skończyć negatywnie, ale to nie jest, panie redaktorze, najważniejsza sprawa. Oczywiście chciałoby się ukarać winnych, żeby społeczeństwo widziało, że jakiś wymiar sprawiedliwości istnieje, że ta sprawiedliwość społeczna jest, że jakby potrzebujemy zasady współżycia społecznego, ale to w wymiarze gospodarczym, to jest tylko oskarżenie winnych i ewentualnie ich ukaranie. Ale z punktu widzenia naszego interesu, społecznego interesu, to nam o wiele bardziej zależy na tym, żeby ta uchwała, że pozew, któryśmy złożyli do sądu w Łodzi, żeby ona była unieważniona na podstawie tego, że właściwie ta uchwała nie istnieje, bo została podjęta To jest istota, bo tutaj, jeśli to przegramy, jeśli byśmy wygrali tą sprawę odnośnie aktu oskarżenia, nawet gdyby do niego doszło i nawet gdyby kilka osób musiało odbyć karę więzienia, nawet gdyby w przyszłości ktoś pociągnął ich do odpowiedzialności cywilnej i złożył pozew o odszkodowanie. Oczywiście takiego majątku nie ma, bo to są biliony złotych, ale osoba taka mogłaby zostać pozbawiona dorobku całego życia. Tak? No więc i to jest też dobry sygnał, bo Sąd Okręgowy w Łodzi, który ma rozpatrywać ten pozew, no, ten sygnał jest też taki dla nas pozytywny, tak? Czy jednak, jeżeli prokuratura przychyli się do tego dzisiejszego wyroku, czy jak to będzie dalej wyglądać? Czy prokuratura będzie musiała złożyć pozew, tak? No, jeśli uzna, że te argumenty są zasadne, to będzie musiała przygotować pozew i skierować do sądu akt oskarżenia, tak? I ewentualnie zaproponować, z jakich paragrafów dany zarzut przestępstwa, bo tutaj jakby w tej definicji też zwróciłem uwagę, bo ja tą definicję zamachu, definicję dotyczącej stanu, zdrady stanu, tak? Wybrałem tylko część zdania, bo one dotyczyło, bo zdrada stanu również polega na wielu innych zdarzeniach, ale tutaj tylko wypunktowałem to, co ma w przypadku PKN Orlen z PGNiG. Dobrze, ale załóżmy, że ten prokuratura złoży ten pozew i że to dojdzie do skutku i no, wygramy, załóżmy, z tym, z Orlenem. I jak cofnąć teraz tą fuzję, to co już zostało zrobione? Bo... No proszę pana, dlatego też oprócz tego pozwu teraz jeszcze kierujemy wniosek do sądu, gdzie będzie rozpatrywany pozew, żeby sąd nakazał organom władzy Orlenu pod żadnym pozorem nie podejmować czynności prawnych mających na celu zabezpieczenie na majątku PGNiG, bo nam głównie chodziło na majątku PGNiG, gdyby chciał kredytu jakiegoś od banków zachodnich na 10 miliardów złotych, bo tam są bardzo kapitałochłonne, przewidziane strategiczne inwestycje, żeby dokonać tej transformacji energetycznej, do której tak de facto PKN Orlen został powołany. No to jest pytanie, czym on to zabezpieczy. To niech sobie on zabezpiecza każdym innym majątkiem, bo to już by było, powiedzmy, nie do odwrócenia. Oczywiście na ile sąd skorzysta z tego
naszego wniosku. Myśmy tam wymienili cały katalog spraw, około 15, żeby nie robił tego, nie robił tego, nie robił tego, nie robił tego. Poniekąd już wiemy, że przecież mija rok od podjęcia tej decyzji dotyczącej połączenia. Jakieś czynności prawne zostały podejmowane, ale też byśmy chcieli dowiedzieć, czym one zostały tu zabezpieczone. No a pan pyta oczywiście bardzo słusznie, co, jak to zrobić, że już rok czasu... No tam już jakieś decyzje zostały podjęte, jakieś dokumenty zostały podjęte. No, no więc, da się to cofnąć w ogóle. No to cofnąć się da, tylko jakim kosztem? No bo te podmioty gospodarcze, które podjęły współpracę z PKN Orlen, powiedzą, że jeśli te umowy nie będą kontynuowane, to trzeba by mieć wgląd w kary w umowy, w jakie są kary umowne i tak dalej, to może kosztować dziesiątki miliardów złotych. Ale z drugiej strony, panie dyrektorze, nawet to miało kosztować 100 miliardów złotych. Ale skoro my zrobiliśmy odpowiedni arkusz kalkulacyjny i wyceną tej spółki PGNiG i mówimy, że w przestrzeni od momentu, jak PKN Orlen na bazie koncesji, które miała PGNiG, rozpocznie ten proces wydobycia i przetwarzania tego wydobytego tych pierwiastków ziem rzadkich, rudy miedzi i tak dalej, wodoru i tak dalej. Nawet w przypadku, gdybyśmy musieli płacić wielomiliardowe koszty, to i tak w sumie PKN Orlen i polskie społeczeństwo by na tym w dłuższym okresie czasu wygrało. Ja tylko jeszcze jakby dodam, że ja obserwuję również to, co się dzieje na rynku koncesji dotyczących wydobycia węgla kamiennego. Kilka firm w Polsce ma koncesje, uzyskało koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża, zrobiło dokumentację geologiczną, przygotowało plan zagospodarowania złoża, przygotowało operaty środowiskowe, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez dyrektora regionalnej ochrony środowiska, a mimo to nie uzyskały zgody organu koncesyjnego na wydobycie. Więc jest teraz pytanie, dlaczego główny geolog kraju wydał pozwolenie, naraził inwestora na koszty związane z otworami geologicznymi, z przygotowaniem tym i teraz on mu tego nie daje, a to jest obligowany prawem. Proszę pana, z dużym prawdopodobieństwem... Myśli pan, że przygotował grunt pod jakąś zagraniczną firmę, czy...? Nie, to nie tylko, że jest grunt, to jest próba, uważam, że z dużym prawdopodobieństwem znowu, bo to dotyczy firmy Prime Mining na Bogdance, w rejonie Bogdanki. To dotyczy firmy Balamara, to dotyczy Silesian Coal i jeszcze innych tam firm, które właśnie spełniły wszystkie warunki i powinny dostać te koncesje na wydobycie. Tym bardziej, że my ciągle importujemy jeszcze węgiel, tak? Tak. Ale proszę pana, wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie doszło do porozumień zaocznym takim, że my tutaj postaramy się o to, wy nam odmówicie tej koncesji, my się zgłosimy do arbitrażu międzynarodowego i z tego co ja wiem, już kilka spraw na kilkadziesiąt miliardów jest w sądzie arbitrażowym. Budżet państwa reprezentowany przez jakby głównego geologa kraju, my nie mamy na to szans. Zdecydowanie będą wyroki odszkodowawcze, tak? A każdy sobie z takich firm życzy, pomimo że na przykład podniósł koszt 300 milionów na przygotowanie dokumentacji geologicznej, to teraz sobie żądają nawet 5 miliardów. Bo oni mówią, przepraszam, ale myśmy utracili takie koszty w przyszłości, utracone koszty i sobie będą, także jeszcze w wielu obszarach widzę, co się dzieje na siłę, wszyscy bazują, żerują na budżecie Skarbu Państwa, tam się wyprowadza miliony czy miliardy, a szczególnie w ostatnich okresie czasu, gdy to jest związane z tą tarczą związaną z epidemią i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak jeszcze obserwuję, co się dzieje w Polskiej Grupie Górniczej, no to proszę pana,
nie do wyobrażenia, że tak podskoczyła cena i ta firma przynosi takie straty. A to też wynika z tego, nie ma ludzi własnych, zlecamy usługi górnicze firmom zagranicznym, zmonopolizowaliśmy cały rynek zaplecza górniczego, tam już nie ma konkurencji. Tam jest jedna firma, która oferuje kombajny, przenośniki, obudowy zmechanizowane itd., itd. Także tutaj całe zaplecze górnictwa uzyskuje potężne zyski kosztem spółki niby jeszcze Skarbu Państwa, bo jest nieograniczone w interesie powiedzmy górników, w interesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej. Także proces drenażu środków publicznych jest przeogromny i bezkarny i to jest jakby spuszczony pies z łańcucha. Mhm. Wszyscy z tego korzystają na szkodę narodu polskiego. Jeszcze mam pytanie takie odnośnie zainteresowania mediów tą dzisiejszą rozprawą. Czy ktoś był? Czy ktoś był na tej rozprawie? Czy rejestrował to? Czy... No i... Bo wiem, że przy ostatniej rozprawie, tam parę miesięcy temu, jeszcze przed wyborami, było większe zainteresowanie tą sprawą, tak? No może ilość mediów dzisiaj było, było tyle samo, ale takich o nie takim zasięgu, bo poprzednio na przykład była emisja pana Kolczarowskiego, w tej chwili go nie było. Była telewizja PL1, też ich dzisiaj nie było. Zwróciliśmy się do Realu 24, też nikt nie przyszedł. Ja też SMS-owałem, bo nie mogłem się dodzwonić, dla pieniędzy, gdzie tam żeśmy zrobili taki duży sukces, bo dla pieniędzy rok temu, czy tam dwa miesiące, tam było te 2 miliony wyjść. Tak, to był super zrobiony materiał właśnie przez tego redaktora, ale tam był też taki sukces, że to była już ugruntowana telewizja na rynku, która miała około 800 tysięcy subskrybentów, więc to się jakoś szybko tu rozeszło. No więc też jeszcze dzwoniłem do Biznes Misja i też jej nie było, chociaż wcześniej jak było takie duże zainteresowanie wywiadami na temat polskiego górnictwa, na temat tej fuzji i tak dalej, to wszyscy jakby chcieli w tym uczestniczyć, a teraz z jakichś tam powodów się wycofują. No nie mam takich twardych dowodów na to, czy to jest bojaźń, czy nie, ale widać, że cenzura prewencyjna nie tylko działa w mediach masowego przekazu, ale również zaczyna panoszyć się na rynku mediów publicznych, co oczywiście utrudnia nam pracę i skuteczność tej pracy, no bo tylko dotarcie do szerokich mas społecznych, sukces jest z każdym, jak pozyskamy, z każdym wywiadem dodatkowego zwolennika do tego, co my robimy i co sobie przeprowadzić. A tutaj jesteśmy ściskani coraz to bardziej i cieszę się, że pan reprezentuje też jakby taką działalność tutaj w tym zakresie i bardzo się cieszę, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że bądź na bieżąco, no cały czas się trzyma swoich reguł gry i cały czas chce być stacją taką niezależną, głoszącą różne opinie i prawdę i życzę wam sukcesu. Jakie są pańskie rokowania na temat zmiany obozu władzy? Czy jeżeli Koalicja Obywatelska teraz przejmie stery, czy coś się zmieni, jeżeli w tym zakresie? Z tego względu, że oni chyba bardziej popierają prywatyzację przestrzeni spółek Skarbu Państwa. No więc, tu bym powiedział tak, że wielkich oczekiwań na jakościową zmianę to ja nie liczę. Jeśli chcieliby coś zrobić z tą fuzją, to może tylko dlatego, żeby przekazać tą kontrolę nie stronnictwu żydowsko-amerykańskiemu, który jakby ma duże kontakty z PiS-em, ale być może to, żeby to przeszło pod kontrolę stronnictwu niemiecko-rosyjskiemu, bo tak PO w tym steruje, ale
w wszystkich środowiskach parlamentarnych i w nowym rządzie nie widzę zainteresowania tą sprawą, żeby coś odwrócić. Najlepszy dowód jest na to, że senatorowie i posłowie PO rok temu, w poprzedniej kadencji, żywo zainteresowali się fuzją Lotosu z Orlenem i tu powiedzieli, że nie odpuszczą tego. Pomimo, że fuzja Lotosu z Orlenem to jest jedna setna siły wagi, niż, a tutaj się tym nikt się tym nie zajmuje. Nawet nie chcą się zająć, fuzją Lotosu z Orlenem. Także w środowiskach parlamentarnych nie ma jednej opcji politycznej. Nawet uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma zdeterminowanego jednego posła czy senatora, bo myśmy również już w tym nowym rozdaniu informowali kilku posłów, żeby przybył na tę rozprawę. Tutaj nie ma odpowiedzi. Także jedyna nadzieja, panie redaktorze, w zwiększaniu świadomości społecznej i tylko społeczeństwo swoją masą i zdeterminowaniem może odwrócić ten bieg i tych bieg tych negatywnych trendów. Podkreślę jeszcze raz, że jeśli te trendy negatywne odwrócimy, mamy szansę być bogatymi. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy niewolnikami i nędzarzami do końca naszych dni.